Dzień dobry, International Level, jak to poniedziałek. Dzisiaj bardzo duże grono ekspertów, więc w takim razie zacznijmy od Bożedara, Bożedar Iwanow. Ja się nie jako ekspert. Polsat Sport. To kto ma się czuć? Dziękuję bardzo, witam serdecznie. Jest Sebastian Habiniak oczywiście. Ja tym bardziej nie czuję się jako ekspert, ale chętnie przychodzę. No i wreszcie ekspert, ten, który jest tu na etacie i wie wszystko o wszystkim, a dzisiaj przede wszystkim o aferze niestety w Polskim Związku Piłki Nożnej, a konkretnie w reprezentacji U17, Dawid Dobrasz. Dzień dobry. No i to jest program, jak dobrze wiecie, taki, gdzie podsumowujemy sobie grę reprezentantów Polski za granicą. Mówimy o tym, kogo może powołać Michał Probierz, kogo Michał Probierz obserwuje. Mówimy też o tym, że Paweł Dawidowicz wypada niestety znowu z gry w reprezentacji Polski. I ten wątek omówimy szerzej, bo informacja jest taka, że dzisiaj odbył badania niestety naderwany mięsień czworogłowy i 4 tygodnie przerwy, czyli kolejne zgrupowanie Paweł opuści. Natomiast temat dzisiaj, poza tym, że jeszcze piątek strzeli, poza tym, że Robert Lewandowski jest w nie najlepszej formie, dwa razy w piątek oczywiście, no to teraz schodzi to trochę na drugi plan, bo najbliższe kilkanaście minut o tym, co wydarzyło się na Bali. Panie Dawidzie, 4 reprezentantów na Bali Polski. Czy na bani? No właśnie, wraca do Polski i Marcin Włodarski pozbawiony 4 graczy, w tym 3 takich naprawdę ważnych, pierwszoskładowych, więc co tam się dobrego, niedobrego wydarzyło? No nie sądziłem, że będę sprawdzał w nocy, która dokładnie jest godzina w Indonezji i nie planując żadnej podróży tam. Oj, muszę wam powiedzieć, że no nie jest to pierwsza taka sprawa, którą opisuję w jakiejś tam mojej przygodzie dziennikarskiej, gdzie alkohol łączy się z piłką, ale w takim kontekście jeszcze powiedzmy niepełnoletnich zawodników, bo to mnie najbardziej bulwersuje w całej tej sprawie, że jednak hype, jaki był na tę kadrę U17 ostatnio, no był słuszny, bo pierwszy raz mieliśmy takie pokolenie, które nas zachwycało, które grało trochę inaczej, kadra, do której przywiązywaliśmy jakieś większe nadzieje, jedzie na mundial pierwszy raz od lat, do Indonezji, fajne wyniki, ciekawi piłkarze, naprawdę gdzieś tutaj trener, który nas też zachwycił. Naprawdę jest taka, że na tej reprezentacji drugi raz się wydarzyła taka historia, bo we wrześniu 2022 roku na Pucharze Syrenki opisywałem sprawę, kiedy też zawodnik Lecha Poznań i zawodnik Zagłębia Lubin, bramkarz Matys i Mikołaj Tudruj też zostali przyłapani na tym, że mieli butelki po alkoholu w swoim pokoju. No teraz sytuacja jest trochę bardziej przykra, bo tak już streszczając, kto nie czytał artykułów, to zapraszamy na meczyki, bo ta sprawa w nocy gdzieś wypłynęła. Inny czas przede wszystkim w Indonezji. No kwestia jest tego typu, że młodzi piłkarze grali mecz towarzyski ze Stanami Zjednoczonymi, 2-2 na Bali, na innej wyspie niż mieszkają. Po prostu tam zostali na noc. No i temat był taki, że Marcin Włodarski, jak to brzmi w ogóle, przeszedł się po pokojach, wszystko się zgadzało, wszyscy byli, ale coś go tknęło właśnie na bazie tej historii sprzed zeszłego roku, z września, żeby te pokoje sprawdzić jeszcze raz. No i nagle się okazało, że w tych 2 pokojach są po prostu braki. 21 zawodników było w kadrze, nie było 4. Zaczęły się poszukiwania, gdzie oni są. Długo to ponoć jakoś nie trwało, że znaleziono ich no, na mieście i no, nie wyglądali za dobrze. Tak jak pisałem, Oskar Tomczyk, no, według moich informacji no miał rozciętą głowę. Nie wiem, jak do tego doszło, bo to, mówię, dość świeża sprawa. Cały czas spływałem jakieś informacje, próbuję się dowiedzieć. Też chcę być delikatny, bo to, mówię, no to też nie jest kwestia, żeby tym chłopakom kończyć karierę, tylko no bardzo przykra sprawa dla nich samych, bo zepsuli swoje marzenia. Jutro mają wrócić do kraju. Z tego co wiem, to żadnych kamer ani, jakby to powiedzieć, ekipy powitalnej chyba na stadionie nie będzie. Nawet wiesz, jak to jest. Zawsze są takie tego typu wydarzenia, to się newsowe telewizje pojawiają z kamerami. Mówisz? To nie powiem, o której przyjadą, ani nic. Po prostu mówię, mi jest osobiście przykro, bo to są niepełnoletni chłopcy i to mnie dziwi, że gdzieś tam nie chcę tu walić, powiedzmy, w opiekunów, bo to też były takie głosy gdzieś podnoszone, że jednak są młodzi chłopcy, trzeba to, nie możesz ich traktować po prostu jak reprezentantów, że zamykasz ich w pokoju, masz spokój, tylko dalej to są niepełnoletni chłopcy. I gdzieś też patrzę, na przykład, że w Indonezji alkohol jest do 21 roku życia dozwolony. Jeszcze nie doszedłem do tego, jak się ten alkohol tam znalazł, czy był polski alkohol, czy nie, czy on został tam przewieziony w jakiś sposób. Także no, wiemy, że PZPN potwierdził na pewno te informacje.
kluby już z tego co widziałem, Lech Poznań i ŁKS Łódź wydały oświadczenia. No i przede wszystkim PZPN wydał, to ja szybko przeczytam, komunikat Polskiego Związku Piłki Nożnej. W związku z niesportowym zachowaniem oraz złamaniem regulaminu sztab szkoleniowy kadry U17 podjął decyzję o usunięciu ze zgrupowania 4 zawodników. Zgrupowanie kadry w trybie natychmiastowym opuszczał Oskar Tomczyk, Filip Rózga, Jan Łabęcki i Filip Wolski. Tak to wygląda. Kluby też się odniosły. Powiedzcie mi panowie, jak to byli ważni piłkarze w kontekście wyjściowego składu? Trzech do gry. Znaczy, tak sami bym powiedział, jeden na pewno, trzech powiedzmy w odwodzie, bo Oskar Tomczyk no, nie był tam pierwszy na pasji. Znaczy, to byli też na przykład wahadłowi. Znaczy, teraz dzisiaj jest taka sytuacja, już nieco wybiegając do przodu, że przynajmniej na tę chwilę, jak jeszcze gdzieś tam godzinę temu gdzieś się tym zajmowaliśmy, no to są pertraktacje z FIFA, czy da się kogoś dowołać. No bo wiesz, no bo teraz na przykład trener mógłby powiedzieć, że ja nie chcę tej czwórki, a wezmę kogoś innego i na bazie afery alkoholowej. No, tutaj wydaje mi się, że FIFA też powinna podejść do tematu, że jednak to są niepełnoletni chłopcy, czy wydarzyła się taka sytuacja, no i nie zostawiać trenera Włodarskiego z 17 zawodnikami, czego trzech masz bramkarzy. Sprawa jest trudna, bo pierwszy mecz jest w niedzielę, tak? Chłopcy ci, co gdzieś brali w tym udział, no wracają jutro do kraju. Jeden z nich, ten Łabęcki, też jest taka historia dość przykra, bo on pojechał w miejsce kontuzjowanego Rejczyka, tak? Rózga na oficjalnej stronie Krakowi mówi kilka dni temu, teraz zadebiutował w meczu z Lechem niedawno w Ekstraklasie. Fajny występ, mówi, że to jest dla niego spełnienie marzeń, że tam jedzie realizować marzenia. No. Wczoraj gol w sparingu z USA. Też, gol w sparingu w USA zremisowanym 2-2, więc no jakby ja tu siedziałem, ile? 26 godzin temu i rozmawialiśmy o tej kadrze U17, że spotkanie z Japonią, z Senegalem, z Argentyną, ciekawe zestawienie, kiedy mogliśmy mierzyć się nasi chłopcy na takim poziomie i najważniejsze, że oni tam pojechali zasłużenie, że zrobili na nas naprawdę, naprawdę wow. I ostatnia rzecz, też mówię, tak w nocy nad tym siedziałem, że... No, że jeszcze o nich trzeba takie rzeczy pisać, no ale wiedziałem, że rano gdzieś już się dowiedziałem, że będzie oświadczenie najprawdopodobniej PZPN-u. Ono się chyba pojawiło pewnie wcześniej niż miało ze względu na to, że gdzieś to no, upubliczniliśmy, ale nie mam jakby, nie mam z tego żadnej frajdy, nie jestem, nie wiem, z tego dumny, czy nie lubię pisać o takich rzeczach, ale po prostu no taka robota, no po prostu. Głupota, czysta głupota tych młodych chłopaków, ostatnio taki wywiad tygodniku Piłka Nożna z trenerem Andrzejem Zamilskim, który opowiadał właśnie tak, o lat 17 do 17, tak, o tym, jakie to jest przeżycie, jaka to jest szansa, żeby zmierzyć się z innymi piłkarskimi kulturami i nagle odbierasz sobie coś takiego w tak głupi sposób, no bo umówmy się. Jeszcze, dla mnie to jeszcze, przepraszam sobie, bo na zasadzie leżymy w pokojach, wiesz, kołderka przykryte, i nagle idziemy spać, idziemy w miasto, a tu wiesz, plan jest zupełnie inny. Panowie, pojechaliście tam spełniać swoje marzenia, reprezentować kraj. Ja wiem, że teraz nie chcę moralizować. Sam byłem młody, sam zrobiłem jakieś dziwne, gubne rzeczy. No, już trochę starszy. Jestem najmłodszy w tym studiu przynajmniej. To jest plus. I to mnie boli, że gdzieś zabrakło takiej rozwagi, że nawet ta sytuacja z września, gdzie już rozlało się mleko, że już kilku chłopaków wyleciało. Ten Matys wrócił do reprezentacji. Tudru z tego co wiem nie wrócił. No, że to nie wzięło jakoś, kurczę, no tak na zasadzie, ja wiem, że Oskar Tomczyk już jest jedną nogą poza Lechem, że gdzieś tam też narobił trochę problemów we Wronkach z tego co się słyszy i też Lech no, tam ma z nim trochę problemów, ale no to dołożył jeszcze, ale przede wszystkim sami sobie ci zawodnicy dołożyli. Przy okazji no kluby, które też ich reprezentują, wiem, że w Lechu no będą ci zawodnicy, chyba ta dwójka odstawiona w ogóle treningów, jakaś kara finansowa ma się jeszcze mieć miejsce. Ale może wypowiedzcie się, jakie macie zdanie ten temat, bo ja tak nie mówię, no, ciekawi mnie opinia Bożego w sumie, bo mówimy o 17-latkach, mówimy o 17-latkach, którzy pojechali naprawdę na turniej życia. Czat jest rozpisany oczywiście w tym temacie i sugeruje, że może ten melanż był ich marzeniem życia. No, wydaje mi się, że nie. Słuchaj, wiesz co, to jest, mi się jedna rzecz kojarzy. Samuel, zawsze jak się pojawiają informacje, jak jest jakiś okres, nie wiem, długi weekend, święta i tak dalej, i tak dalej. Wypadki, czy teraz jakby sytuacja z wszystkimi świętymi, tak? Podane są wyniki, że rekordowa liczba kierowców zatrzymanych pod wpływem alkoholu. Jeżeli to jest tam na przykład 1500 czy 1600 osób, to budzi takie, wiesz, zdziwienie, że aż tyle osób, ale zastanówmy się, ile osób nie złapano, tak? I teraz, czy to jest problem tylko tych ludzi, którzy zostali, czy tych młodych piłkarzy, którzy zostali złapani, czy problem jest szerszy? Bo wiesz, może coś takiego działo się wcześniej, natomiast no komuś może udało się uniknąć tak zwanego złapania, czy takiej kontroli. Na pewno się udało. No więc wiesz, no to... No. Znaczy wiesz, bo tu mówię, bo gdyby ta sprawa dotyczyła kadry U19, miałbym zupełnie inne podejście do tego. Znaczy, chłopak kwestia pełnoletności, osobisty. Wiesz, no my tak do tego też podchodzimy. No też byliśmy niepełnoletni, też robiliśmy rzeczy, wiesz, Boże, których nam nie było wolno. Znaczy, nie był to czas ani moment, jasna sprawa. Zgrupowanie syrenki,
Nie, no w ogóle no masz zadanie do wykonania, jedziesz reprezentować nasz kraj i tak jak mówisz, jest euforia wokół tej reprezentacji bardzo dużo, nawet umknęliśmy taką tezę tutaj w sobotę, że prawdopodobnie trener Włodarski może w plebiscycie tygodnika piłkarza zostać trenerem roku, no bo gdzieś mieliśmy problem z jakąś weryfikacją i teraz czasami w piłce nożnej bywa tak, że jakiś kłopot, jakaś taka niedogodność, jakieś przykre wydarzenie, ono cementuje tę grupę i dzieją się rzeczy lepsze niż by się tego spodziewał. Ja mam nadzieję, że tak będzie w przypadku tej reprezentacji, że ci, którzy zostali, wpłyną jakby na to, że to, co będzie działo, bo zobacz, jakby coś nie poszło w tym turnieju, to będzie się wracało do tej historii. To jest najgorsze, Boży, że też ci młodzi chłopcy nie wzięli odpowiedzialności za resztę grupy. Tyle się mówi o drużynowości, tyle się uczy tego gdzieś tam team spiritu i tego mi też zabrakło, że dobra, ty możesz odwalić, ty możesz odwalić, ale jak to ma teraz wpływ, że nie będzie kogo zmienić w drugim, trzecim meczu, albo ktoś dostanie kartkę, bo FIFA się jednak nie zgodzi, bo to wasze problemy, bo to wy tak, to nie jest kwestia, że ktoś doznał kontuzji, załamał nogę. Dokładnie. I tu mówimy o czterech zawodnikach, też nie o dwóch, więc mówię, to mnie bardzo bulwersuje. No jestem ciekawy reakcji klubów też, tak? Ja wiadomo, że teraz nie można oczekiwać tego, żeby kluby już wydały jakiś komunikat konkretny, bo trzeba pewnie z tym się trochę przespać. Ale był, Boże, Lech Poznań, UKS. Ale co, kara tylko jakaś? Znaczy, że tak? Wiesz, no też muszą wrócić do Polski, sprawa jest gdzieś świeża, wiem, że Cezary Kulesza gdzieś tam chyba się kontaktował, nawet osobiście prezes w tej sprawie, bo sam prezes wie, że no, to była kadra, którą mógł się PZPN chwalić, a teraz znowu jest jakiś wizerunkowy problem mówię, ja tutaj jak rozmawiałem na informację o tych chłopaków młodych, także, bo oni też, bo wiadomo, że na razie chyba ktoś pisze, że usunęli Instagrama, tak, więc no. Każdemu się może w życiu noga powinąć, czego tak, ja jestem najlepszym przykładem, jakby, więc wiesz, ale to nie jest koniec i trzeba się zastanowić, co dalej, więc ja też bym chciał wiedzieć, czy ci chłopcy mają świadomość tego, jak nabroili, co zrobili, czy mają jakąś refleksję, żeby już taka sytuacja nie miała. No jeden Mariusz ten tył brwiowy, tak? No ja myślę, że... Tak, mówię, nie jestem pewien tej informacji. Tak, wiem, że Oskar Tomczyk ma jakiś uraz głowy, z dwóch informacji to usłyszałem po prostu, ale zdjęcia nie widziałem. No i trudno mieć pretensje z Sebastian też do sztabu, no bo nie jesteś w stanie upilnować młodych ludzi, nawet chociażbyś, wiesz, no znamy historię od naszych kolegów, z którymi pracujemy w Polsacie, chociażby sport, byłych piłkarzy, jakie oni jakichś sztuczek dokonywali, żeby gdzieś z tego hotelu podczas grupowania się wymknąć, mimo że byli gdzieś, nie wiem, asystent siedział na parterze, ktoś przed drzwiami, nie wiem, tam trener, analityk i tak dalej, a te sposoby ci ludzie zawsze znajdowali, żeby z tego hotelu gdzieś się wymknąć na spędzanie czasu w niesportowy sposób. Także chciałbym jakiegoś jasnego komunikatu od tych chłopaków i też, żeby oni gdzieś, nie wiem, stanęli nawet przed kamerami i powiedzieli, jak to wyglądało. I ja mówię, ja nie chcę tutaj nikogo od razu wsadzać do rynsztoka, czy raczej by się czyściec im przydał, bo to są cały czas młodzi ludzie i całe życie przed nimi. Także tylko, no, żebym też poznał ich jakby... Żeby oni też mieli świadomość, do czego doprowadzili pod kątem nawet nie swoich osób, ale tych wszystkich piłkarzy, z którymi oni mieli tworzyć siłę naszej reprezentacji na Mistrzostwach Świata. Tak? A zostawiłbyś ich? Turniejem. Tylko jestem ciekaw twojego zdania. Jeszcze raz? No bo też są głosy, że trzeba było to rozmasować jakoś, nie robić afery, zostawić ich, czy po prostu no tutaj... Wiesz co, no nie, to jest trudny temat. Trudno mi powiedzieć, tak, no bo to musielibyśmy się postawić w roli selekcjonera, który jest na miejscu. On ma jakąś więź z tymi chłopakami. Nie wiemy, jakie są tam te relacje, bo wiadomo, że trener ma zawodników, z którymi lepiej się komunikuje pod wieloma względami, jaką wartość oni dają. Poza tym, co by reszta grupy na ten temat sądziła, tak? Także wiesz, no nie jesteśmy w środku, trudno mi jest to ocenić. Na turnieju życia 4 17-latków poszło po prostu solidnie się napić i uważam, że tutaj nie ma dyskusji w ogóle o zostawieniu kadry. Ja myślę, że słuchając trenera Włodarskiego, patrząc na jego pracę w tej reprezentacji, możemy mieć pełne zaufanie do tego, że on też sobie te decyzje podjął tak po przemyśleniu tego, że to nie była decyzja podjęta ad hoc, tylko że po prostu jakiś regulamin działania w tej reprezentacji, jakieś zasady, ramy, w jakich można się poruszać. Już wcześniej trener Włodarski sam przed sobą też ustalił, w jakim momencie będzie mógł podjąć tak drastyczną decyzję dla zawodnika. To, co Bożydar powiedział, ja się zgadzam z tym, że nie można tych piłkarzy, nie wiem, kończyć im już kariery i tak dalej. Tu chodzi o to, żeby oni wyciągnęli wnioski, żeby to była nauka i czy ta refleksja jest, przekonamy się być może nawet dopiero za kilka lat, bo oni są na początku swoich karier. Jak te kariery się dalej potoczą? Czy oni to będą traktowali jak
jako smutny początek czegoś przyjemnego w postaci ich kariery, czy może rzeczywiście to będzie coś, o czym będziemy mówili, że były to pierwsze symptomy tego, że taki młody człowiek idzie w złą stronę, bo jednak mówimy o wyjściu na imprezę, ale wiemy, jak to w przeszłości w przypadku wielu polskich piłkarzy się kończyło. I temat alkoholu wśród młodych ludzi, temat bagatelizowania tych spraw związanych z alkoholem. Także nawet w tej przestrzeni publicznej, kiedy byli piłkarze, opowiadają o tym często anegdotycznie, z uśmiechem na twarzy, a jednak mówimy często o ludzkich tragediach, do których dochodziło w przypadku wielu polskich piłkarzy. Nie dziwmy się temu, że biografie piłkarzy, które powstają bardzo często, są oparte w dużej mierze na ich nałogach, na alkoholu, na ich słabościach. Więc tu też od takiej strony trzeba do tego podejść, żeby ci młodzi ludzie byli też w tym kontekście edukowani, no bo zawód piłkarza jest zawodem mnóstwa pokus. Ale zobacz, pokus bo będzie tak, dzisiaj całe mnóstwo. Wiesz, poszedł tekst, zrobiła się burza i wydaje mi się, że dla każdego młodego chłopaka to już dzisiaj powinno być ostrzeżenie, że poczyta, co teraz się dzisiaj pisze o kolegach, a dla tych zawodników to, co Boży mówi, oni się mogą odbudować, tylko też jest takie poczucie, że widzisz, ten Rózga wchodził do Krakowi, pewnie miałby więcej grania teraz, tak, pewnie ten mundial. Oni się dzisiaj cofną trochę w rozwoju na pewno, przez pół roku, przez rok w takim ważnym momencie, no ale mówię, i każdy się będzie na nich już patrzył pod kątem tej ale to teraz historii, jest tak? Sztuka, żebyś ty właśnie udowodnił, że to był wypadek przy pracy i pokazał naprawdę, że jesteś piłkarzem, który każdemu się zdarza błąd. No panowie, nie ma co ukrywać, tak? Młodość ma swoje prawa. Dlatego czekam też na ich jakąś refleksję na ten temat, tak? Bo to, co się wydarzyło, też tego nie zmienimy. Pytanie, co będzie dalej? Jaką oni mają samoświadomość tej sytuacji, którą sami wywołali? No jest też tutaj właśnie oświadczenie Krakowi się pojawiło, że nasz klub w pełni popiera decyzję sztabu reprezentacji Polski do lat 18 i Polskiego Związku Piłki Nożnej, zachowanie, na jakie zawodnicy zostali odsunięci z kadry, z niegodne piłkarze reprezentującą Polskę na dużym międzynarodowym turnieju, jaki są Mistrzostwa Świata. Zdarzenie, które mocno narusza zasady profesjonalizmu, wysokiego, właściwego podejścia do sportu. No, po powrocie Filipa Rózgi do Polski zapowiadamy wyciągnięcie surowych konsekwencji. I wiemy, co będzie pod choinkę, nie? Już jedna jest. Filip Rózga. Lepszej puenty parę... nie powiem chyba. Filip Rózga przed tym turniejem, przed wylotem powiedział dla klubowych mediów tak. Taki turniej zdarza się pewnie raz w życiu, mam niesamowite szczęście, chcę się na nim dobrze pokazać. No i pokazał się przed turniejem. No właśnie, pokazał się przed turniejem. Ja jestem też bardzo ciekaw tego, jak FIFA się zachowa, bo myślę, że FIFA jest jednak tak często niewyrozumiała wobec tych reprezentacji, że tutaj raczej nie liczyłbym na to, że ktoś FIFA pójdzie na rękę trenerowi Włodarskiemu, mimo tego, że to jest sytuacja jednak niecodzienna, że taki wybryk się zdarzył, że nawet trzeba pokazać. Myślę, że FIFA jako organizacja powinna pokazać, że staje murem za tymi ludźmi, którzy podejmują decyzję, żeby ukarać młodych zawodników za taki wybryk, ale jakoś już wiarę w FIFA też już dawno straciłem, więc obawiam się, że to będzie jednak osłabienie, jeżeli chodzi o liczebność piłkarzy w reprezentacji Polski. Oj tak, to zdecydowanie. Zobaczymy, czy będzie szansa na dowołanie jakichkolwiek zawodników, bo obecnie trwają, tak jak Dawid napisał w tekście na Meczykach, konsultacje z FIFA. No i pytanie, czy będzie w ogóle taka możliwość, bo to nie są kontuzje, tak? Tak. To jest decyzja, tylko że nie tylko decyzja trenera Włodarskiego, a raczej bym powiedział, że decyzja tych chłopaków, że się z turnieju wypisali. No problem jest taki, że Polska na tych Mistrzostwach Świata zostanie z 17 zawodnikami, w tym jest 3 bramkarzy. I to na dziś. Wyobraźcie sobie, jak trener Włodarski zrobi sukces, jak jeszcze bardziej trener Włodarski pójdzie w górę w takich okolicznościach. Tak. To w ogóle tego oczywiście życzymy tej kadrze, bo cały czas warto będzie ten zespół oglądać, bo jednak tak jak powiedzieliście na początku, Dawid jak powiedział, że ten hype wokół tej reprezentacji, zainteresowanie to w pełni zasłużone. Nie, to, ale widzieliście drużyna, która gra w piłkę, kadry nie, ostatnio, kompletnie. Bo ja sobie nie, kompletnie, a ja się była chyba dziewczyny do lat 17, kiedyś Ewa Pajor odbierała nagrodę chyba dla... Nie pamiętam, czy to była drużyna roku, kiedy był taki sezon, Mistrzostwa Europy parę lat temu. Kiedy był taki sezon, że żaden klub nie osiągnął sukcesu, ani jakakolwiek reprezentacja, chyba kilkunastoletnia, wtedy Ewa Pajor odbierała nagrodę na gali tygodnika Piłka Nożna, pamiętam, i chyba reprezentacja właśnie do lat 17 kobiet, brązowe medalistki po Mistrzostw Europy, dobrze pamiętam? A kiedy pamiętasz? No to było, nie wiem, 2000...
No ale więcej niż 10 lat, tak? 14, to nawet nie było mistrzostwo Europy zdobyte przez reprezentację. Tak, no, tak, tak. W każdym razie taka była niespodziewana sytuacja, że drużyna roku to była ekipa kobiet, ale to też była taka posucha, jeżeli chodzi w ogóle o naszą piłkę męską, seniorską, więc dlatego... 14 to brak awansu, tak, na mundial między innymi pucharowo. No i teraz zobaczcie, nawet jeżeli piłkarze zostaną dowołani, tak? No to wiesz, to ani nie przeszli tego okresu aklimatyzacji, nie zagrali w tym meczu sparingowym, jesteśmy w zupełnie innej strefie klimatyczno-czasowej. Znaczy... Nawet jeśli ci czterej ludzie przyjadą nie wiadomo w jakiej formie, to też może nie być jakieś realne wzmocnienie tej reprezentacji. No to już jest kwestia tego, że może ci chłopacy też jakoś inaczej do tego podejdą. Ja, jeśli dobrze widziałem, to u naszego wspólnego przyjaciela Romana Kołtonia na Prawdzie Futbolu, jakoś chyba o godzinie 15 ma być Marcin Włodarski. Tak, tak mówił o tym Romek, tutaj... przed Cafe Futbol rozmawialiśmy, także nie wiedziałem, czy to już nastąpiło, czy... Znaczy, jeśli się nic nie zmieniło, bo pewnie sytuacja jest dynamiczna, może będą chcieli to wyjaśnić, ale tutaj jestem. Nie ukrywam, że czekam, czy po prostu jakie sam trener ma światło, bo na pewno sam jest najbardziej też rozczarowany tą sytuacją. To na 100%. To na 100%. My też jesteśmy w kontakcie z trenerem, ale na razie tych wypowiedzi nie ma i nie będzie, no bo chyba muszą po prostu przełknąć na tym zgrupowaniu i sztabowcy, i zawodnicy sami ten temat. Także tak go zostawiamy, ale ewidentnie jest to sprawa fatalna i nie sądziliśmy, że pierwsze 20 minut programu o reprezentacji Polski... Nie sądziłem, że tu będę. No właśnie, będziemy poświęcać właśnie na ten temat. I co? Idziesz sobie, czy zostajesz z nami? Zostań z nami. No pewnie, że zostanę. No. No to proszę bardzo. Bardzo lubię i chętnie się powiem o czysty kontakt Marcina Bułki. Dziwnie się to będzie kojarzyć, że pojawia się alkohol i pojawia się Dawid Dobrasz. I wy. Dobrze. Nie. Ta pauza musi wybrzeć po takim zdaniu. Nie, już jakby afery czasami. No mówię, taka noc, kurczę, nieciekawa, bo faktycznie dużo myślałem, jak to właśnie zrobić, czy pisać na nazwiska, czy nie, no bo wiesz, no ale nie napiszesz nazwisk i co. No, zaraz... jak oni mieli noc nieciekawą? Teraz powrót, kilkanaście godzin. Boże, ale ja bym chętnie nie współczuję, wiesz? Spał tej nie, nie, nie współczuję, ale wiesz, ale mimo wszystko no nie jest to przyjemna taka wizja, że tracisz za chwilę. Zobacz, jaki to dla nich jest też dramat, tak? Tak, bo to jest... tą imprezę, nie wiem, może swojego życia, wiesz, różnie się te kariery układają piłkarzy, którzy występują na Mistrzostwach Europy czy Mistrzostwach Świata w kategoriach młodzieżowych i niektórzy już potem nie mają tego szczęścia, aby zrobić to w seniora. No mówię, puentę dam taką, bo ja też nie lubię płakać nad rozlanym mlekiem często. Niech ci chłopcy przyjadą, usiądą, przyjmą tę karę i z pokorą, nie wiem, od jutra trening. Pobiegają, porobią, nawet samemu gdzieś wziąć, no bo to już jest taki moment, że ty się zastanawiasz, w którą stronę w ogóle to pójdzie. To nie jest taki moment, że kurczę, kontuzja, pół roku, znowu przerwy, nie wiem, nie wiadomo co będzie. To już jest taki moment, że jest wóz albo przewóz. I albo teraz się weźmiesz w garść i coś z tego będzie i wiele pewnie mądrych ludzi w tym momencie tak robi po prostu, że no już dotyka jakiegoś momentu takiego krytycznego, no mówię, mnie bardziej bulwersuje, że to są chłopcy bez dowodu osobistego. Gdyby to jakoś była kadra U19, miałbym jakieś takie, nie wiem, ja wiem, że to nie ma za dużego znaczenia. Nie ma znaczenia. Ale mówię, tak osobiście jakoś do tego podchodzę, że nie wiem, masz ten dowód, masz ten plastik, jak się kolokwialnie mówi w portfelu, to już teoretycznie masz być trochę bardziej odpowiedzialny, ale dobra. O tym Bułce pogadajcie. Tak jest. Kulisy tej afery, no bo tak ją trzeba nazywać, na meczyki.pl oczywiście są i przeczytacie na pewno też każdą aktualizację, jaka tylko się pojawi. Tutaj widzimy na ekranie, że tekst Dawida zawiera kilka ważnych podpunktów. My natomiast z Dawidem Dobraszem dalej, tak? Taka decyzja? Na co mam stąd iść? No dobrze, nie, to zostań. Ja bardzo chętnie z tobą będę siedział dalej i rozmawiał. Pójdziesz za mnie na siłownię. Najwyżej. Przejdźmy dokładnie. Przejdźmy do tych tematów kadrowiczów już z kadry pierwszej, bo tutaj też jeden zawodnik został wypisany ze zgrupowania już przed paktem, przed powołaniami. Te powołania już zaraz za parę dni będą wysłane przez Michała Probierza i Michał Probierz bardzo liczył, że jednym z podstawowych obrońców będzie Paweł Dawidowicz i że na nim tą obronę można oprzeć. Tymczasem kolejna kontuzja, po pół godzinie gry schodzi w meczu ligowym, 4 tygodnie pauzy, jak się dzisiaj dowiedzieliśmy już po badaniach. No ja na miejscu Pawła Dawidowicza to byłbym załamany. Skrajnie. No bo trochę tych piłkarzy reprezentacji Polski znamy przez jakieś różne spotkania z nimi, rozmowy, wywiady, programy i uważam, że Paweł Dawidowicz jest naprawdę jednym z tych najinteligentniejszych, najbardziej kumających i oddanych, mimo tego wywiadu z Tomkiem Lipińskim, gdzie mówił, że już myślał o wyjeździe z kadry. Myślę, że to było rzucone luźno po prostu w tej rozmowie, ale to jest chłopak, który naprawdę się bardzo poświęcał.
Kolejna kontuzja, jak sobie wyliczyliśmy zgrupowania, które opuścił przez kontuzję, mamy taką grafikę, to się można załamać. Wrzesień 2020, październik 2020. 2021 rok to był rok, kiedy na koniec zerwał więzadła, ale tam nie wykluczyło to go z gry w reprezentacji akurat. No i zobaczmy, od 2002 roku marzec, wrzesień i w tym roku czerwiec, wrzesień, październik, listopad. Tak naprawdę ostatni dobry moment Pawła Dawidowicza, kiedy był w tej reprezentacji, to mecz z Anglią za Paulo Souza, zremisowany 1-1 na Stadionie Narodowym i tak trochę słodko, znaczy nie słodko, gorzko, można powiedzieć, że to jest człowiek, który oczywiście cały czas wymieniamy go w planach selekcjonera, ale jednak kontuzje go z tych planów wykreślają i wcale się nie zdziwię, jak niestety Paweł Dawidowicz z tym swoim pechem kolejnego urazu to dozna gdzieś w połowie lutego, kiedy będzie zbliżało się zgrupowanie reprezentacji Polski i mecz barażowy o Mistrzostwa Europy, no bo rzeczywiście to już jest rzecz, która sprawia, że myślę, Michał Probierz bardzo poważnie się musi zastanowić nad tym, czy w ogóle można wiązać nadzieję z Pawłem Dawidowiczem w kontekście nawet końcówki tych eliminacji, czyli mam tu już na myśli baraże, bo mówimy o piłkarzu, który znowu wypadnie na kilka tygodni, znowu będzie musiał łapać ten przebieg gry, te minuty, tę pewność na boisku. Nie wypróbujesz go w dwóch meczach pod kątem spotkań barażowych, jak funkcjonuje w jakimś układzie ludzkim. No to jest naprawdę dramat Pawła Dawidowicza i też wielki problem reprezentacji Polski, no bo my na tym środku obrony to nie mamy za dobrej sytuacji, jeżeli spojrzymy na tych piłkarzy, których nawet mógłby powołać, których może powoła Michał Probierz, a gdzieś ten Dawidowicz cały czas się nam rysował jako ten silny facet w środku defensywy, którego nam zdecydowanie też brakowało. Jakim ostatnim takim zawodnikiem był Bartosz Salamon w meczu z Albanią, pamiętamy, jeszcze to dobrze wyglądało, ale później nam takiego człowieka brakowało. Wieteska wszedł w meczu przeciwko Albanii, dał się odwrócić rywalowi, bo grał w zupełnie innym stylu niż właśnie Dawidowicz, który gra bardzo często blisko przeciwnika. No ale chyba znowu trener Probierz przekonuje się o tym, że ten początek jego pracy w reprezentacji Polski to jest mocno naznaczony kontuzjami i tym, że mu ludzie wypadają. Na początku mu kapitan wypadł. Na początku mu wypadł Lewandowski. Nie przypominam sobie selekcjonera, któremu wypadł Robert Lewandowski już przed pierwszym meczem, bo no, Paulo Souzie, tak, ale wypadł mu po drugim meczu, tak, na ostatni mecz z tej pierwszej serii eliminacyjnej, więc... Szkoda Pawła, bo ja też bardzo lubię tego piłkarza sobie posłuchać, jak na przykład ten wywiad z Tomkiem Lipińskim, też uważam, że ta trochę krytyki na niego spadło. To była przesada, myślę, że bardziej mówił o swoich emocjach. Też przedstawił tam w dobrym świetle Roberta Lewandowskiego. To też była fajna sytuacja dla Roberta jako kapitana, który pogadał z Pawłem Dawidowiczem i go przekonał, że warto w tej reprezentacji zostać. No ale chyba już... wszystko, co możemy powiedzieć na jego temat, zostało powiedziane, bo... My wczoraj, panowie, w ogóle w Cafe Football rozmawialiśmy o tym, czy się nie odwróci sytuacja tego zawodnika odsuniętego od tych pierwszych powołań, czyli Jana Bednarka, bo jeżeli miał... Zobaczmy sobie, kogo najczęściej obserwuje sztab Michała Probierza na żywo, w meczach na żywo. Mamy taką grafikę, ale kontynuuj o Bednarku. Także, wiesz, bo my będziemy szukali jakiegoś zawodnika, bo teraz tak, powinien być konsekwentny trener Probierz, tak jak był w tych dwóch meczach, jeżeli chodzi o eliminację, czyli o Wyspy Owcze i rywalizację z Mołdawią, więc ta trójka wyszła w takim samym ustawieniu personalnym, z Pedą na środku, z Kędziorą po prawej stronie i z Kiwiorem. Pytanie teraz... Wiemy, że ten mecz jest przedziwny z Czechami, bo nawet w przypadku zwycięstwa może nam to nie dać, jak wiemy, awansu. I trzeba potraktować to zgrupowanie znowu dwutorowo, czyli najmocniejszy skład z pewnością na mecz z Czechami, żeby gdzieś sobie zrobić też dobry nastrój przed meczami barażowymi, zdobyć trzy punkty i liczyć na to, że coś się może wydarzyć ciekawego kilka dni później w rywalizacji Czechów z Mołdawią. Plus to drugie spotkanie z Łotwą, które ma też pewnie być jakąś kwestią sprawdzenia tak zwanego drugiego szeregu. Ale patrząc na to, że nie było Dawidowicza, pewnie gdzie tego Dawidowicza postrzegaliśmy jako kandydata do gry w podstawowym składzie. Ale kosztem kogo? Czyli ustawiamy znowu Pedę jako lidera tego chłopaka najmniej doświadczonego z tej całej ekipy, sadzamy Kędziorę, który też ma różnie z graniem i ta jego dyspozycja w tych dwóch meczach w październiku, ona wyglądała, no powiedziałbym, nie specjalnie idealnie. I teraz nie masz Dawidowicza, więc najlogiczniej byłoby wystawić na samą trójkę, tak? Na dobrą sprawę, mimo że Peda też miał jakieś drobne, znaczy dzisiaj, drobne problemy dzisiaj zdrowotne. Ale zobaczcie, składu. Słucham? Dzisiaj miałem wrócić do składu, bo grałem z Rimini wieczorem. Ale widzicie, no my też jesteśmy czasami tacy, że Bednarek nie, po czym... To jest tak jak w życiu czasami, tak? Na coś narzekasz, potem tego kogoś czy tego czegoś ci brakuje i po jakimś czasie, kiedy reflektujesz się i
konfrontujesz z pewnego rodzaju innymi sytuacjami życiowymi, stwierdzasz, że a może ten Bednarek jednak by się tej reprezentacji przydał. Okej. Jest Bednarek na tej liście, bo nie spojrzałem. Tej najczęściej obserwowanych nie. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Tam jest Bochniewicz. Paweł Bochniewicz. I Dawidowicz. To jest czwóreczka od Ajaxu. To są stoperzy na tej liście. Mamy tutaj oczywiście na przykład Recę czy Żurkowskiego. Umówmy się, chodzi tu po prostu o mecze Specji, więc pytanie, czy konkretnie Żurkowski jest na przykład obserwowany, czy bardziej chodzi o Recę, czy po prostu Drągowskiego. Natomiast... Słuchajcie, ja obejrzałem Pawła Bochniewicza wczoraj w rywalizacji z Ajaxem Amsterdam. Specjalnie na internecie. Specjalnie dla ciebie. I powiem ci, że przy dwóch bramkach wyglądał średnio, to znaczy... Dwie pierwsze bramki dla Ajaxu, w ogóle pierwsza w ogóle ze spalonego, który warowany był przez kilka minut, nie wiem dlaczego tam nie dostrzeżono tego offside'u, to już nie padło jakby z jego strony. Natomiast już w końcówce wydaje mi się, że brak reakcji ataku na przeciwnika poza polem karnym plus trochę taka spowolniona reakcja w polu karnym przy bramce numer 4 trochę jakby buduje u mnie teorię taką, że są pewne elementy u Pawła, jak może trochę brak szybkości, takiego konkretnego zdecydowania, wejścia w kontakt, które eliminują go z gry na tym najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o reprezentację, bo też go postrzegał jako kandydata, pamiętamy, Czesław Michiewicz, jednak też on się w tej grupie na mistrzostwa nie znalazł, więc Herenveen to dzisiaj też nie jest jakaś drużyna klubowa na najwyższym poziomie. Boże, a w ataku grania ekipę Levan Amersfoort, jak wiecie, w tej chwili zmieniony w przerwie, bo tam Nikolescu jest bramkarzem numer jeden, ale też ostatnio ma problemy z robotą ten Nikolescu, dobrze wam się kojarzy, reprezentacji Mołdawii, także i to jest teraz pytanie tego rodzaju, zawsze się na tym zastanawiam, czy my mamy sięgać po piłkarzy, czy jest w ogóle jakieś tutaj kryterium, którzy, nie wiem, grają regularnie w słabszym klubie, czyli są w rytmie meczowym, czy też piłkarze, którzy są A w mocniejszej lidze i B w mocniejszym klubie, ale nie grają regularnie. I defensywa powinna być złożona zazwyczaj z tych samych piłkarzy, jeżeli chcemy cokolwiek, no tak, ale cokolwiek wiesz, budować. 52 dzisiaj... mecze Bednarka wskazują na to, że oczywiście mówimy, że może nie ma lepszych, tylko jeśli nota wyjściowa od 1 do 10, potem oceniamy piłkarzy w różnych redakcjach, jeśli nota wyjściowa to jest 5, to Bednarek zazwyczaj te noty zaniżał. Zazwyczaj to było 2, 3, 4. I to jest ten problem. Ale jeżeli dzisiaj ten Bednarek, ja nie widziałem jego, ja akurat nie złożyłem jego meczu zobaczyć, bo obejrzałem i Pawła i Tymka Puchacza w meczu drugiej Bundesligi. Jeżeli jest pod obserwacją, a jak sądzę jest i ma dobry czas w tym momencie, to uważam, że ja nie widzę jakby tutaj, nie wiem, czy by mamy iść za party, go nie powoływać. Sytuacja była inna kilka tygodni temu. Natomiast ja bym się nie zdziwił, gdyby taki Bednarek się w tej reprezentacji znalazł. Tym bardziej, że grupa zawodników na środek obrony się przez Dawidowicza skurczyła. Nie wiem, jak będzie postrzegany Wieteska, tak? Zobaczcie, w meczu pucharowym zagrał. I teraz oglądam czasami mecze pucharowe w środku tygodnia, mówię, fajnie Polacy grają, ale że grają w środku tygodnia w krajowym pucharze, to już nie znaczy, że grają weekend i to się bardzo często potwierdza. To są obserwowani przez sztab Michała Probierza obrońcy reprezentacji Polski. Tak wygląda ich stan minutowy z ostatniego weekendu. No umówmy się, za dużo tu ławki rezerwowych, za dużo tu kontuzji. I widzimy tak naprawdę, że jeszcze dzisiaj może zagrać Peda, Bereszyński czy Walukiewicz, natomiast wygląda to bardzo słabo. Wieteska obecnie nie gra, Kiwior ostatnio pograł, ale w tej kolejce nie. Widzimy tak samo, że Dawidowicz oczywiście, o którym już mówiliśmy, kontuzja, Piątkowski kontuzja. No i z czego tutaj zbierać tak naprawdę? Jeszcze na, teraz... na logikę, jeżeli Michał Probierz chciałby być konsekwentny, to powinien wystawiać na samą trójkę obrońców. Znaczy tak Kędziora nie grał, wczoraj zagrał pierwszy mecz po przerwie na kadrę, na prawej obronie grał, ale PAOK duży wynik wczoraj zrobił, bo pokonali na wyjeździe Olympiakos 4-2, więc na pewno dla takiego Tomka to powrót do składu i tym razem na prawą obronę. To oni grają czwórce, więc to też tak. O, Tomek jest dla mnie bardziej prawym obrońcą, czuje się lepiej na tej pozycji. Ty też oglądałeś stoper. Ty też oglądałeś mecz Puchacza, a tym samym Damiana Michalskiego, który zagrał 34 minuty tylko, co prawda. Natomiast jak to wyglądało? Znaczy wiesz, to Tomek Puchacz to jest ta sama historia, czyli bardzo dużo kontaktu z piłką. Niestety to, co się powiela, czyli celność jego dośrodkowań na dosyć niskim poziomie. Natomiast to w ogóle nie było widać u niego tej przerwy spowodowanej
wywołanej kontuzją. Także... Miał sytuację chyba jedną bramkową. Tak, i uważam, że to jest taki chłopak, który nigdy nie schodzi poniżej określonego poziomu. Tam jest oczywiście dużo energii, dużo takiej ofensywnej inklinacji do podchodzenia pod pole karne, dużo prób dryblingów i dośrodkowań. Także to jest taki stary, czy dobry, czy zły Tymek Puchacz, ale jeżeli my szukamy piłkarza lewonożnego na lewe wahadło, bo wydaje mi się, że w ogóle jakby no sama gdzieś pewnie filozofia grania wahadłowymi, to powinien grać na lewe wahadle piłkarz lewonożny. A mi nie przeszkadza, a na prawe wahadle powinien grać. Ale mi przeszkadza, że brakuje go na prawym wahadle, wiesz? Mnie też mi nie przeszkadza, ale skoro on jest najlepszy po drugiej stronie, to trochę jakby zabierasz pewnego rodzaju argumenty do grania na jego tej najlepszej pozycji. No ale tak? To chcesz na 100% sadzać w reprezentacji Kasza i Wszołka? Nie wiem. Wyjaśnić na papierze, Samuel, to jest świetny wybór, ale czy ten Mati Kasz w reprezentacji na wahadle nie. bardzo dużo daje? Absolutnie, czy... ale po prostu ja nie widzę na lewe... Ze spamiowczymi kogropie się składzie, ze spamiowczymi na prawym wahadle. No, Mati. Dziękuję. Oj, trudna, to jest dyskusja, proszę. Panowie. Zobaczmy sobie jeszcze statystyki bramkarzy, żeby trochę uporządkować dyskusję, bo przeszliśmy do obrońców, to zobaczmy sobie, jak grali bramkarze w ten weekend. Tutaj oczywiście bez zmian po 90 minut. No tutaj minut. Jest luksus tutaj w porównaniu z obrońcami. I o Marcinie Bułce można by mówić i mówić, tak samo o Skorupskim, tak samo o Szczęsnym. Kamil Grabara trochę nam pewnie ostatnio... Nie chcę absolutnie powiedzieć, że nie wiem, zbladł, bo nie, po prostu jest bardziej tutaj Jupitery świecą właśnie na Bułkę, na Skorupskiego czy na Szczęsnego. Natomiast no, byłbym w szoku, gdyby Bartłomiej Drągowski został powołany, mimo tego, byłbyś co, w szoku? Tak, mimo tego, co mówił o hierarchii Michał Probierz, jeśli nie będzie powołania dla Marcina Bułki, to jeśli u nas tematem zastępczym jest bramkarz numer 3, bardzo częstym i głośnym tematem, to uważam, że to byłby skandal, gdyby był. W środę jest mecz Kopenhaga Manchester United w Lidze Mistrzów, także kolejna pewna pierwszy mecz super bronił Grabara. Żeby na tej najważniejszej arenie zobaczyć Grabara, ale wydaje mi się, że tutaj się absolutnie nic nie zmieni. Ciekawe może być tylko to, w meczu z Łotwą, na kogo postawi trener Probierz po konsultacji pewnie z trenerem Dawidziukiem i z trenerem Kuszczakiem, bo tutaj też on jakby oddaje im pewnego rodzaju decyzyjność, jeżeli chodzi o to, kto obok Szczęsnego pojawia się na kadrze, z kim Szczęsny czuje się najlepiej, żeby ten bramkarz numer jeden jednak miał pewnego rodzaju komfort, bo to jest istotne, bo Michał nawet mówi wielokrotnie, czy my się zastanawiamy, kto jest bramkarzem 3, numer 4, nie wiem, w reprezentacji Niemiec, czy w reprezentacji Hiszpanii, że u nas się dookoła robi jakby... Ale wiesz dlaczego? Bo nie ma takiego wyboru. W Hiszpanii próbujesz uszyć jakiegoś trzeciego, czwartego bramkarza, zastanawiasz się, czy lepszy ten, czy ten, a Drągowski nie bramkarz, jest lepszy. Ale bramkarz jest tylko jeden zawsze, nie? Ale do momentu, kiedy nie wydarzy się coś. Wiesz, ale musimy podnosić temat tego, kto jest agentem Drągowskiego. No przepraszam, musimy. Jesteśmy zmuszeni do tego. Ale to jeśli mogę, Sebastian, tylko słowo, bo my tu nie dyskutujemy o formie, tylko chyba o sprawiedliwości po prostu. Mhm. I sprawiedliwie Marcin Bułka zasługuje, żeby być jednym z trzech najlepszych bramkarzy w reprezentacji. Bartłomiej Drągowski na to dzisiaj nie zasługuje. I to wtedy jest polemika. Przecież był Bułka, nie? No, jako trzeci bramkarz. No był, powołany, tak? Bo Drągowskiego nie było. To w sumie... Co, wytnijcie to moje. Wiecie, dyskutujemy przed powołaniami, a może się okazać, że ostatecznie Michał Probierz powoła tego Bułkę, nie powoła Drągowskiego. Ja jestem przekonany, że tak zmieni robi. Swoje zdanie, zmieni swoją optykę na to, przecież to się może wydarzyć, ale a propos tego, co mówił Bożydar i o bramkarzy, których masz w reprezentacji, oni muszą być zgodni. Francuzi na to zwracają uwagę, że tam jest trójka bramkarzy, Mike Maignan, pierwszym bramkarzem reprezentacji jest Areola, oczywiście też i wspominają te czasy Francuzi, kiedy i Brice Samba jest trzecim bramkarzem, który tak fajnie się wkomponował w tę grupę i Francuzi mówią, że w końcu w tej reprezentacji jest zgoda między bramkarzami po latach, kiedy było dużo afer. Barthez, Coupé, Bernard Lama, Fabien Barthez, Loris to trochę uspokoił, więc to też jest taka sytuacja, kiedy powołujesz trzech facetów, którzy chcieliby grać. Każdy ma potężne ego i może ci to wywołać pewne negatywne emocje, które na swój sposób mogą wpływać na pracę też tego pierwszego bramkarza, którego sobie wymyśliłeś, którego jesteś pewny w tych kolejnych meczach, więc ja oczywiście nie bronię tego powołania Drągowskiego, ja tylko tłumaczę tak. Właśnie jakiś sposób przemyślenia być może też tego powołania, bo jestem zdecydowanie za tym, żeby Marcin Bułka był w reprezentacji Polski, bo ma swój gwiezdny czas, naprawdę, takiego czasu, jaki ma obecnie Marcin Bułka w lidze francuskiej, chyba, no może jeszcze Sebastian Szymański w Turcji, ale tak patrzymy w tym sezonie na piłkarzy polskich z Lig Top 5, no to Marcin Bułka wybija się zdecydowanie najwyżej i tym bardziej to jest takie
zaskakujące, że mówimy o człowieku, który jeszcze w poprzednim sezonie siedział na ławce w tej Nicei. Jak się bawimy słowem, tak jak mówisz, gwiezdny czas, to wcześniej miał przez lata gwiazdorski czas, bo była Chelsea, było PSG, był rodziny Neymara, a my teraz widzimy, ale też nigdy nie wiecie, jak on się odnajdzie w jakimś trochę innym środowisku, w innym ekosystemie, z innymi obrońcami. Też my czasami patrzymy się na dyspozycję jakiegoś zawodnika w klubie, ale wiecie doskonale, że to się nie przekłada czasami na to, co dzieje się w reprezentacji pod wieloma względami, nie wiem, mentalnym, presji, tysiąca jeszcze innych rzeczy, które się wiążą jednak zupełnie innym nastawieniem, jak wychodzisz na, widzieliśmy to po Pedzie, tak? Który miał przetarcie w Torshavn, tak, na tym małym stadioniku, a potem wyszedł na Narodowy i te pierwsze 15-20 minut był chłopak w lekkim szoku. Ja to absolutnie rozumiem, to nie jest jakby krytyka tego zawodnika, bo pewnie każdy, kto ma układ nerwowy, mógłby zareagować tak samo. Powiedz gorzej, że Piotr Zieliński też miał taki blackout w pierwszych 10 minutach, a on już kilka razy... Sad różna miał, nie miał jakiś blackout. Ale panowie, breaking news muszę wrzucić z mojego poletka, a chciałbym tu oddać. Jarosław Skrobacz przestał być trenerem Ruchu Chorzów 6 minut temu, także człowiek, który dwa awanse z rzędu zrobił, porażka w Poznaniu, ale muszę wam powiedzieć tak tylko jednym słowem, że no tak jak słuchałem trenera Skrobacza w Poznaniu, to już... Wiedział, że coś no już z uśmiechem na ustach na zasadzie, co ja miałem więcej tu zrobić. Kto tam jest że... typowany? No poczekaj, pogadajcie, to ja może coś sprawdzę. Dobrze, tak. Telewizja na żywo, tak róbmy. Zobaczmy sobie jeszcze tylko wyniki i tabelę Ligi Francuskiej, bo to warto jednak wam pokazać, że to jest fantastyczny wynik Marcina Bułki. Kolejne czyste konto teraz z Rennes, wygrana 2-0. Jak zobaczymy na tabelę, no to ta Nicea radzi sobie rewelacyjnie. I to jest już projekt, który wygląda od jakiegoś czasu dobrze. Rywalizuje z PSG, nawet w tych meczach bezpośrednich, na niezłym, równym poziomie. Natomiast zobaczmy sobie tą tabelę, panie wydawco, dziękuję. I mamy tutaj Nicea na pozycji lidera. PSG goni, Monaco goni, ale Nicea się nie poddaje. Mocne to jest bardzo. Niech Monaco idzie tropem Nicei i niech też w końcu postawi na polskiego bramkarza, bo bramkarz Monaco też momentami niepewny, jeżeli chodzi o te rozgrywki ligowe. Nicea chciałaby być jak Lille jakiś czas temu, Radosław kiedy Lille zdobyło mistrzostwo. Tak, Radek Majecki oczywiście jego na myśli. Stroczny Bułki i Grabary. No i wydawało się, że trochę to inaczej będzie wyglądało po tym przejściu do Monako, że początek to będzie takie docieranie się z tym klubem, potem wypożyczenie do Belgii, gdzie takie średnie były te noty, ale też nie grał w najmocniejszym klubie. To nie jest tak, że on grał w jakiejś mocnej drużynie, ale to też jest zatrzymana kariera. A Przemek Frankowski w tej kolejce nie miał okazji błysnąć, bo Lens zagrał bardzo nudny mecz i myślę, że Lens to w głowach przed meczami Ligi Mistrzów ma głównie Champions League, bo oni mają realną szansę na to, żeby z grupy wyjść. Ta Liga Mistrzów jest dla nich naprawdę fajnym spełnieniem marzenia. Tu chodzi o to, żeby w tym sezonie Ligą Mistrzów się pobawić i w Lidze Francuskiej sobie problemów nie narobić gdzieś z dołem tabeli, bo dla Lens to wicemistrzostwo to i tak był wynik ponad stan, a jeszcze straty kadrowe. Ale tak patrząc nawet na tego Frankowskiego, jego sposób grania, to wydaje mi się, że on w sensie takiej nawet gry kombinacyjnej to daje więcej niż Matty Cash, tak? Ja z racji tego, że on występował też przecież nieco wyżej, także mi było trochę szkoda, że wiadomo jak się ten mecz potoczył drugi i trudno było tutaj już szukać jakichś rozwiązań i jakichś eksperymentów. Natomiast jeżeli mamy piłkarza pewnie jednego z najlepszych w ostatnim czasie w tej reprezentacji, a on nie gra na swojej pozycji, tej, na której czuję się zdecydowanie najlepiej, to mi jest tego trochę szkoda. Jasna sprawa, że mamy gdzieś wyrwę na tej lewej stronie, ale no tego jest sztab, żeby gdzieś te pewne rzeczy oceniać. To tak? Tylko jedna rzecz, bo właśnie to było widać bardzo w tych meczach z Mołdawią i z Wyspami Owczymi, jak Frankowski umie to robić, bo przecież tak padła asysta w pierwszym meczu z Wyspami Owczymi, jednak bardzo często przekładał tę piłkę z lewej na prawą nogę, a jednak na tle Wysp Owczych i Mołdawii masz tego trochę czasu więcej, żeby to zrobić. No już na tle Mołdawii było to trochę trudniej, więc to jest na pewno jakiś aspekt, tylko no kto na tą lewą? Zalewski, Puchacz, Wdowik, może gdzieś tam. Ja żałuję, że Wdowik nie zadebiutował jednak. Masz tą Łotwę chyba. Ale może nie chciał za bardzo już wprowadzać za dużo jakby historii typu Dziczek, typu Peda i nagle jeszcze wiesz Wdowik, do piłkarz dowołany i tak dalej, natomiast no wiesz, myśmy się zastanawiali też ostatnio, kiedy ostatnio padła bramka w reprezentacji bezpośrednio z Wolnego. I jakoś nie mogliśmy... Lewy chyba z Armenią za Nawałki strzelił z Wolnego. Za Nawałki. Czyli tak, w eliminacjach Mistrzostw Świata. To było dawno. Tak. Także chłopak ma swój czas. Wszystko może tak powiem siedzi na tej nodze, więc dlaczego nie próbować? Ale gdyby były zmiany hokejowe, to by było coś. To wtedy można go wpuszczać na rzuty wolne i każdy jego. To na pewno, bo to jest nieprawdopodobny wynik. 4 strzały. Mogę sam ci tylko zdanie w temacie... Trafione. Ruchu tematu, nie, który tutaj cały czas próbuje jakieś informacje. Alkohol? Dyskusji, tak. Właśnie
się dowiedziałem, że Lech Poznań, no bo kontrakt Oskara Tomczyka wygasał, tak, z końcem roku. No nawet gdyby tutaj była chęć ze strony piłkarza, to Lech nie ma zamiaru przedłużać kontraktu z tym zawodnikiem, ale nie będą też te kontrakty rozwiązywane. Oskar ma jeszcze 2 miesiące, także pewnie jakaś kara. No bo tutaj tak się dowiedziałem, więc przepraszam, że wszedłem w dyskusję, ale temat jakby gorący, więc też kluby pewnie będą podejmowały decyzję właśnie co dalej. Także. No właśnie, zobaczymy, nauka, co będzie. Nauka na przyszłość dla tych piłkarzy i to taka bolesna. Bardzo, bardzo. Natomiast kto zainteresowany tym wątkiem, to pierwsze... A ty kogoś widział, Samuel, na nowego trenera Ruchu Chorzów? Kogo ja bym widział? Ja wiem, czy teraz ten pytanie. No wiem, że... Nie, no wiem, że dzwonili do niektórych. A do kogo? Ale do starszej gwardii? Ja słyszałem o nazwisku Dżurdżewicz. Ale nie wiem, czy to była większa chęć ze strony klubu czy trenera. Mhm. Chyba to do kogo dzwonił, powiedz. Tak, tak, no właśnie, nie wiem, nie weryfikowałem, więc nie chcę gadać głupot. Ale tak bym, nazwiska, które mi chodzą po głowie, to klasyka, Leszek Ojrzyński trochę. Może coś się zmieni, może nowa fala. Nie, bo w Ruchu tak, kurczę, nie sądziłem, że będziemy o Ruchu mówić trochę, ale no, sytuacja dynamiczna, że jednak tam jest taka kadra pod granie, dość bardziej defensywka, wrzutka, siłowe trochę i nie wiem, Dawid, czy tutaj... patrząc na to, co jest na rynku dostępne, że tak powiem, to znaczy kto jest i łącząc temat młodzieżowej reprezentacji jednej czy drugiej. Marcin Brosz? Ja na miejscu każdego klubu, który zmienia trenera, bym się odzywał do Brosza i prosił, żeby przyszedł. Albo tam zobaczyć... W każdym klubie zrobił wynik. To na kursie UEFA Pro jest jeszcze dostępny, bo to stamtąd teraz biorą bardzo, bardzo często. Oj tak, to też jest, no i Marek Papszon wolny, wiadomo, ale chyba nie te kierunki. Natomiast dobra, przejdźmy sobie do pomocników, tam trochę więcej radości w porównaniu do obrońców, no bo tam przede wszystkim jeszcze nie ma na tej liście, ale możemy go śmiało dopisać ołówkiem. Kuba Moder wraca do gry i to nas bardzo cieszy, ma w ten weekend zagrać w Premier League i to by było coś bardzo ważnego i przełomowego, pewnie nie od razu na powołanie do reprezentacji, natomiast dobrze, że Kuba wraca. No i co? Kącik Kuby Kamińskiego to jest to co tydzień ten sam argument, ta sama narracja. Kącik Kuby Kamińskiego i Michała Skurasia też, tak trzeba powiedzieć. No właśnie. Kuba Kamiński ostatnio wyszedł w pucharze, nie jest w pierwszym składzie i dużo złych decyzji. Słaby mecz. Wydawało się, że to wygrali moment, kiedy może się już rzeczywiście... A zobacz, a ten czerny... Komentowałeś ten mecz? Komentowałeś, tak? Nie, Pucharu Niemiec? Nie. A zobacz, ten czerny też wychodzi w takiej sytuacji, też zawodnik drugiego planu i pokazuje trenerowi, że... z którym się możemy spotkać. Prawdopodobnie się spotkamy na PGA Narodowym, bo to reprezentant Czech jest, tak? Tak. I wykonał swoje zadania jako piłkarz dostający szansę właśnie w meczu pucharowym, a Kuba właśnie no gdzieś albo widać trochę Seba taki brak tego rytmu meczowego, i te wszystkie jakby decyzje plus kontakty z piłką, no, nie wygląda to dobrze. I ta fabryka Lecha Poznań, która gdzieś wyrzucała w świat tych wielu piłkarzy w ostatnim czasie. Ja wiem, że to jest drugi sezon, tak? Kamykarz, ten pierwszy był lepszy, natomiast no, też ten Skóraś mnie martwi, tak? Bo no Skóraś to jest w ogóle... Liga fajna niby przejściowa, ale widzę, że ta liga belgijska to nie jest ziemia obiecana dla naszych zawodników. Widzimy, że Wolfsburg zamyka... Ty komentujesz, to może się wypowiedz jeszcze. Wolfsburg zamyka pierwszą część tabeli Bundesligi. Pytanie, czy tam... Ty to nazwałeś. No, tak celowo trochę po co, czy Kowacz ewentualnie może być zmieniony, bo myślicie, że może być, Sebastian? Nie, wydaje mi się, że nie. Wolfsburg to w ogóle jest taki klub, w którym, żeby doszło do zmiany trenera, to musiałaby być jakaś sytuacja rzeczywiście drastyczna. Tam lubią mieć poukładane wszystko, bramkarze już mają na przyszły sezon. Ta sytuacja w Bundeslidze wcale nie jest jakaś taka bardzo zła, bo to jest raptem kilka punktów do miejsca dającego grę w europejskich pucharach, a o to Wolfsburgowi chodzi. Co do Michała Skurasia, no to on wczoraj zasiadł na ławce przeciwko Unionowi Saint-Gilloise, ale zasiadł tylko dlatego, że inny zawodnik w ostatniej chwili się wysypał. Był w ogóle pusta ta ławka. Tak, była, Michał wskoczył do tej kadry tylko dlatego, że inny zawodnik nie mógł się pojawić. Jeżeli już dostaje szansę Michał Skóraś, no to w meczach pucharowych. Ale ja na początku tego sezonu na antenach Polsatu zresztą miałem okazję komentować chyba 3 mecze Brugi w eliminacjach Ligi Konferencji. Też wtedy 2 albo 3 mecze Ligi Belgijskiej w Eleven Sports. Jak Michał Skóraś wchodził na boisko, bo z reguły wchodził z ławki, no to on wyglądał jak z innego, gorszego piłkarskiego świata. Naprawdę, w ogóle nie pasował do tego zespołu. Mimo tego, że szukał sobie miejsca na placu gry, to było też widać taki brak zaufania kolegów do Michała Skóraś. I tak się zastanawiałem, czy może to jest początek, może po prostu musi obyć się z tą ligą belgijską, ale nie wygląda to dobrze, bo Belgia bardzo szybko potrafi piłkarzy weryfikować. Tam jest tak, że jak wydadzą za piłkarza 5, 6, nawet 7 milionów euro taki klub jak Brugia, to nie musi usilnie na niego stawiać, bo powiedzmy czeka w kolejce 20-letni Norweg, którego sobie sprowadzili, a takim piłkarzem jest Nusa, którego oni za chwilę mogą sprzedać za 20 parę milionów euro, więc trafił do...
też powiem szczerze klubu, w którym ja miałem od razu obawy, że może być trudno, bo Brugia to jest klub nastawiony na wynik, na to, żeby piłkarz od razu sobie radził. Tam przychodzisz do klubu i masz grać jak Skov Olsen, który przyszedł z Bolonii i został gwiazdą Ligi Belgijskiej, a tym bardziej Brugia w zeszłym sezonie zagrała koszmarnie w lidze i ich celem jest odzyskanie tytułu mistrzowskiego, więc presja jest ogromna i łatwiej nie będzie Michałowi Skurasiowi o granie. To tylko zdanie, bo odsyłam do tekstu na Meczykach, który dziś wspólnie z Mariuszem Mońskim próbowaliśmy właśnie odpowiedzieć na to pytanie, co się dzieje, czy jest jakiś powód pozasportowy. No, problem zawsze w takich historiach jest taki, że gość przyszedł i grał na początku więcej niż gra teraz. No właśnie. I nie jest to powód żaden zdrowotny. I nawet tak obserwuję te mecze regularnie. Grali teraz, jak Michał Skuraś był, te trzy mecze poza kadrą meczową ligowe. Znalazł się na ławce w meczu pucharowym z Lugano. Ogólnie Brugia ma tam dobrą sytuację. To nie jest tak, że trzeba grać na 100%. Oni prowadzili chyba 2-1. I nawet w tym momencie Michał Skuraś, mimo dokonania 5 zmian przez trenera Delię, no nie wszedł na boisko. Mhm. I to już może martwić, że autentycznie on jest tam czwartym do gry i nie wiadomo, co by się musiało zmienić, ale no tych skrzydłowych, no ja już taką tezę ukląłem, że albo wypożyczenie, tylko jeszcze ostatnie zdanie, bo też na początku tego tekstu pisałem, że w Belgii w ogóle mało kto się przebije z tych naszych piłkarzy, no. Że tak doszedłem, no, że mówię, w drugi, to nie jest ostatni Marfalina, Waldemar Sobota, który gdzieś tam robił jakieś liczby, ale początek Wolski, miał dobry, a potem tak, ale był Wolski, Starzyński, Kozłowski, Piotrowski, no Teodorczyk jeszcze zrobił, Kapustka był nawet też, ale w drugiej lidze wiemy, że tam była inna sytuacja jakby, no ale Teodorczyk właśnie to był ostatni zawodnik, który, no ale to mówimy o latach 2011. 12. I to właśnie Sobota był w tamtych latach. Też nie mówimy o Teodorczyku jako o piłkarzu, który trafił bezpośrednio z Ligi Polskiej. Tak, brawo. Tylko trafił z Dynama Kijów, gdzie już miał też jakieś ogranie w Europie, gdzie posmakował zagranicznej ligi. I wiecie, jak się spojrzy na piłkarzy, których Brugia kupiła w tym sezonie, czy nawet już w trakcie sezonu na początku, no to są gracze, którzy grają. Dostają swoje szanse, więcej od Michała Skurasia, więc to są ludzie, którzy zostali sprowadzeni i dostają swoje okazje do tego, żeby trenerowi się pokazać. Ja tutaj widziałem taki komentarz na czacie, że niektórzy widzieli Michała Skurasia w ligach top 5 i że to jest weryfikacja, a ja mam paradoksalnie wrażenie, że jemu by było łatwiej w jakimś słabszym klubie ligi top 5 przebić się, dostać swoje szanse, niż właśnie grać w takiej Brugii, która no po prostu ma presję, żeby wygrać w tej swojej lidze, a Liga Belgijska nie jest łatwa, szczególnie w tym sezonie. Słuchajcie, przez ostatnie lata Union Saint-Gilloise, który pokazał się w pucharach, który też dwa sezony z rzędu zdobywa wicemistrzostwo. Antwerpia, która zdobyła mistrza. Anderlecht, który się odradza. Henk, no mówimy o lidze, która ma powiedzmy sześć zespołów, które są w stanie tak realnie, żeby bić się o mistrzostwo, więc jak tam ci nie wyjdzie jeden, drugi mecz, to naprawdę szybko możesz wypaść, bo kadra... Zobacz tego Musę, tak, tego Kosowianina, który dostał paszport albański, który w tej Antwerpii był zmiennikiem, a jak wchodził na boisko, tak, to od razu dawał jakość, tak samo jak w reprezentacji Albanii. Czegoś takiego oczekuję też od naszych piłkarzy, jeżeli dostają tę szansę, no to musisz to złapać już, tak jak zrobił to Czerny, a Skóra szedł z Germinalem Berszot z zespołem drugoligowym przy 5-0. Wiadomo, że wynik jest rozstrzygnięty, trener dokonuje zmian, ale też nie dał tam jakichś liczb takich, żeby nawet można było go zobaczyć na tak zwanym flash score, że nie wiem, dograł asystę czy strzelił bramkę. To jest prawda, bo to jest przy eliminacjach Ligi Konferencji, kiedy on wchodził, to grali z zespołem z Armenii, no to w drugim meczu wszedł i nawet strzelił gola, tylko że w pierwszym meczu chyba tam było z 5-0 czy tak, no, ale grali w drugim meczu. Trenerzy jak biorą zawodników, to dają im szansę na początku sezonu, żeby ich sprawdzić, a potem jednak jakaś przychodzi weryfikacja meczowa, B-treningowa i dlatego każdy trener, który, nie wiem, klub mu kupuje zawodnika za x pieniędzy, to właśnie w tym okresie letnim ten zawodnik dostaje więcej szans niż później. I cieszy mnie bardzo, że to poruszyłeś, Boże, bo mówiliśmy przed chwilą o tych jego problemach w klubie, że Brugia to nie jest łatwy klub do wejścia, o tym, z kim rywalizuje, ale ty poruszyłeś to, że jak masz taką szansę, to wchodzisz, bierzesz. Natomiast Michał Skuraś, 23 lata, debiut w kadrze we wrześniu w tamtym roku, czyli późno u Czesława Michniewicza. To był wrzesień 2022 i tak dobrze wyglądał, że zagrał 7 meczów w reprezentacji Polski już. No i mówimy o tym, że w Lidze Konferencji Europy błyszczał. Stary, wiesz, kiedy Michał Skuraś został 3 minuty zagrał zapamiętany przez straszne ostatnie półrocze? Bo ja tak sobie zastanawiałem, z czego pamiętam Michała Skurasia. Pamiętasz to z Michała Błaszczykowskiego w meczu z Niemcami? No i to jest ten moment. Jako, no bo on go zmienił, to pamiętam, tak sobie szukałem to i właśnie doszedłem do tego momentu, mówię, ty, no to jest zmiana taka faktycznie. No i zagrał gdzieś tam wyjściowo momentami podwieszony pod napastnika, nie? Tak. Znaczy mówię, nie ma co grillować, ale jestem ciekaw to, co Seba powiedział, bo to jest faktycznie ciekawa teza, tylko ja potem mam wrażenie, że ci nasi idą na przykład do dołu Serie A,
też nie widzę jakiegoś tam postępu. Jest to szansa na rozwój, zaprezentowanie się na nowym rynku, ale nie wiem, czy Tomek Magdziarz i Michał. Był kiedyś temat Bolonii chyba przy Michale Skurasiu się kręcił, czyli powiedzmy średniaka z Serie A, ale pewnie sam Michał też miał ambicje jednak te pucharowe, bo on mocno w tej lidze konferencji zapadł w głowę i jak wiedział, że Brugia tam będzie grała, to nawet wiedząc, że może nie będzie miał pierwszego placu, no to tam pewnie te minuty zbierze, a też tych minut nie zbiera. Pytanie temat jest zmiany tak, trenera jeszcze, ale nie wiem, czy pytanie jest zawsze tak, idziesz do klubu, jakie masz perspektywy i wiesz, do tego Łęgowskiego też oglądałem, wiem, że to chłopak, który będzie prawdopodobnie powołany do reprezentacji do lat 21, natomiast to jest drugi mecz z rzędu, który obserwuję i muszę ci powiedzieć, że to jest taki zawodnik, jeżeli chodzi o środek pola, z walorami, nie wiem, czy ktoś w tej chwili prezentuje podobny profil, jak to się ładnie mówi, grania do Łęgowskiego. I czy my takiego zawodnika gdzieś do Szymańskiego, Sebastiana i Zielińskiego, wiesz, jak to się ładnie mówi, box to box, tak, taki zawodnik, czyli pozycja 8, który z dobrą fizyką, z dobrym uderzeniem, może dobrym uderzeniem to jest może złe słowo, tak, z decyzyjnością o oddaniu strzału, bo tam jakość tego uderzenia jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Pracujący także w destrukcji, także taki angielski typ pomocnika box to box, idealnie pod championship. Ale uważam, że to jest chłopak, który bez względu na to, jakiego przeciwnika wychodzi, uważam, że stara się swoją szansę wykorzystać, czego nie możemy powiedzieć o tych ludziach, o których mówiliśmy. Z Mateuszem Łęgowskim sprawa wygląda tak, że on gra dalej po zmianie trenera, bo ja się obawiałem, że to może być taka historia, że wiecie, jest trener, który stawia na jakiegoś zawodnika, przychodzi nowa miotła i też bardzo łatwo jest odsunąć tych młodych, którzy jeszcze nie dali żadnej liczby, bo tak można powiedzieć o Łęgowskim, a jednak trener Inzaghi na niego stawia, więc to też jest bardzo ważne i całkiem lekkie to przejście do Włoch ma Mateusz Łęgowski, bo bardziej myślałem, że to może być taki kazus, nie wiem, Szymona Żurkowskiego, chociaż on przechodził do mocniejszego klubu, do Fiorentiny, ale jednak do Salernitany przeszedł Łęgowski, do Salernitany, która ten poprzedni sezon końcówkę miała dobrą i wydawało się, że ta drużyna jest na tyle skonsolidowana, że łatwo nie będzie wskoczyć do tego składu, a gra, zbiera minuty i dla mnie to jest właśnie też przykład zupełnie odwrotny do Skurasia, bo mam wrażenie, że Łęgowski z każdym kolejnym meczem rośnie, a Michał Skuraś z każdym kolejnym meczem. Zgadzam się, tylko Skuraś uznam, że był gotowy na wyjazd Mistrzostwa Polski, debiut w reprezentacji. Dwa lata starszy od Kamyka? Czy rok starszy od Kamyka? 2000 rocznik, 23 lata chyba. A od Kamyka jest ile starszy? Dwa lata. 2002 jest Kamyk, 2002 jest też Marchewa. I Skuraś moim zdaniem był gotowy na wyjazd, tylko pytanie o destynację. Jakbyś mnie zapytał, czy Łęgowski był gotowy na wyjazd, ja uznałem, że jeszcze ja powinien zagrać nie, trochę. Tak. On miał naprawdę fajne przebłyski wiosną, to co Boży mówi, że kilka uderzeń z dystansu wyszło, ale nie powiedziałbym, że to... Dlatego to mnie zaskakuje, bo ja myślałem, że on tam pójdzie i będzie no pół roku w plecy od razu z wejścia. Tylko to, co mówił chyba Duman w sobotę. Mówiłeś o Żurkowskim, jak jeło też tak z predyspozycjami technicznymi i takim zmysłem do gry kombinacyjnej. No tak, ale widziałem. Może zostaniesz. Odbili się trochę od tak, bo to Duman jeszcze mówił, że Salernitana ma w sobotę trochę problemów kadrowych, więc też nie wiem, ale próbuj, tak? No masz szansę do... Wiecie, działaj. Jeszcze wrócę na chwilę do tego Skurasia, bo w jego przypadku wszystko byłoby inne, gdyby z Brugi odeszli piłkarze, których spodziewano się, że odejdą. Scott Olsen, Buchanan, Kanadyjczyk. No to wydawało się, że to są zawodnicy, których na pewno ktoś z zagranicy wykupi i zaraz się może okazać, że nawet w zimowej przerwie, dajmy na to jakiś angielski klub, który będzie chciał podreperować swoją kadrę, po takiego Olsena sięgnie, bo on ma tak, 7 goli w lidze, potrafi błysnąć w Europie z tą Brugią, już pokazywał to też w Lidze Mistrzów i zdecydowanie gracz do wyciągnięcia, gracz już, który posmakował Serie A i zaraz może to pięterko wyżej Skuraś wskoczyć i znowu pojawi się szansa i nie możemy mieć pewności, że nagle ten Skuraś nie odpali, bo początki często polscy piłkarze mieli w tych zagranicznych klubach słabe, ale też oczywiście rozmawiamy w kontekście tych piłkarzy pod kątem reprezentacji. No i ta Belgia mnie jakoś tak... Dzisiaj no Belgia jest przeklęta idzie, w tym. Wiesz, może faktycznie dajmy jeszcze pół roku i zobaczymy, jak dajmy, to wyglądało. Na przykład mówimy w przypadku Rakowa, że musimy piłkarza jeszcze trochę trzeba, jest inny system, strategia, zasady i tak dalej. Trzeba dać szansę, żeby ten piłkarz trochę jeszcze pograł. Dlatego też ja tutaj Skurasia absolutnie nie przekreślam. Tym bardziej, że to jest chłopak, który w piłkę grać wiemy, że potrafi, a charakter też ma na odpowiednim poziomie. Jakieś inne elementy nie dojeżdżają, plus konkurencja. No jeszcze jedno, co też pisząc tekst mnie zdziwiło, bo okej, Scott Olsen, okej, Nusa, okej. Tylko problem jest inny, że tam ściągnięto 27-letniego Duńczyka Zieker Nagel. Mhm.
I skórać miałby trójką, ale ten Zickernagel jednak jest ulubieńcem trenera. No właśnie. I jakby tylko to był transfer taki... Skórać był chyba bardziej planowanym transferem, mam wrażenie. Tak. I to Skórać miał być takim właśnie wchodzącym od razu tu gdzieś z ławki 10-15, impuls, strzał z dystansu. No tego nie ma. Tego nie ma i to martwi, że tego na co pewnie Michał Skórać był gotowy przez te pół roku, no to tego nawet nie ma. Nie ma, natomiast jest Kuba Moder i to nas cieszy niesamowicie, bo wraca stopniowo przywracany przez Brighton. Najpierw w tej drużynie U21, U23, zwał jak zwał, w drugiej drużynie generalnie. Kuba Moder zagrał pół godzinki, ale w wyjściowym składzie, potem 45 minut. No i teraz mamy taką sytuację, że ma już wrócić do gry w Premier League. Nie pompujmy balonika, czy cieszmy się tym, że wreszcie go widzimy na boisku, w którym wy teamie i to jesteście? I to. Cieszmy się tym, że wraca, ale spokojnie. Ja myślę, że w kontekście Kuby Modera tak w 100% będziemy mogli się cieszyć po kilku miesiącach regularnej gry Kuby Modera, no bo patrząc na potencjał tego piłkarza wcześniej, no to zdecydowanie on pewnie tego by oczekiwał, że dojdzie znowu do tego przynajmniej zbliżonego poziomu, co wtedy. My nie wiemy, jak zachowa się ciało Kuby Modera, jak zachowa się głowa Kuby Modera w momentach, kiedy rzeczywiście na boisku znowu dojdzie, powiedzmy, do czegoś ostrego, kiedy pogra trochę dłużej, kiedy przyjdzie też zamiast tęsknoty za futbolem, trochę zmęczenie tym, co się na boisku będzie działo, jeżeli chodzi o Modera, ale najgorsze za nim, bo na pewno moment teraz takiej pozytywnej energii i fajnej adrenaliny, kiedy znowu wychodzi na boisko, to na pewno jest niesamowite uderzenie dobrych emocji w Kubę Modera, bo wyglądało to koszmarnie. Ale spokój. Wszyscy musimy zachować spokój. Ja wiem, że my mamy nadzieję, że Kuba Moder zbawi naszą reprezentację, bo to był przed kontuzją fantastyczny piłkarz. Naprawdę niespotykany, jeżeli chodzi o polskich środkowych pomocników, bo fantastyczne warunki fizyczne, ciąg na bramkę, strzał z dystansu u Modera to akurat nie było jedno uderzenie z Manchesterem City, puszczam oczko do Mateusza Możdżenia, tylko coś, co wpadało częściej jeszcze, kiedy grał w Lechu Poznań, ale nie możemy się w tych swoich nadziejach tak zapędzić, że już będziemy szybko też mieli wielkie oczekiwania wobec Modera. Nie no, wielkie oczekiwania. Za tydzień ma wrócić i zagrać ewentualnie kilkanaście minut z ławki. To podał Tomasz Włodarczyk na meczykach. Sheffield, czyli z ostatnią drużyną Premier League. No wydaje się idealny to pomysł na wprowadzanie. Po meczu pucharowym, gdzie też mogą być rotacje, a tak jak Maciej Głuczak pisał fajny tekst na meczykach, no to jest idealna ekipa, bo De Zerbi no przed każdym meczem praktycznie robi 6-7 zmian w składzie. Więc jak ten Moder będzie do gry, a mi się też marzy taki środek Kuba na 6, bo fajnie w Lechu czasami to wyglądało, jak grał Tiba i Ramirez. Kuba na 6, Zielu na 8, Szymański na 10 i dawać ich. I z ławki Kacper. Dawać Łotwę. Niech Kacper Kozłowski. Tak, dawać Łotwę, dawać Łotwę. Teraz jesteśmy kozaki, dawać Łotwę, tak. Ale zobaczcie, ma coś wspólnego Premier League z polską ekstraklasą. Zobaczcie, tam są różnice pomiędzy tymi trzema ostatnimi zespołami, czy nawet czterema, a tą resztą stawki tam Beniaminko też jest sporo, nie? Także coś mamy wspólnego z Premier League. Chociaż tyle. Natomiast spójrzmy sobie na napastników i ich zestawienie weekendowe, bo tutaj jest temat, nie chcę z tego szydzić, jest temat niebywały, bo Krzysztof Piątek słynie ostatnio z tego, że goli nie strzela, a tym razem dwa wsadził i to jest, no to jest ponad pół roku przełamanie polskiego napastnika. Ja bym go do reprezentacji Polski nie wpychał. Dlaczego? Dlatego, że jest Milik, jest Buksa i Świderski poza Lewandowskim, więc już mamy czwórkę, która jakoś się prezentuje. Natomiast Piątek, no ewidentnie... No ale wiesz, bo tam się pojawiały jakieś sytuacje, gdzieś jakiś był chyba wpis na Twitterze czy na Instagramie, że poza kadrą miał złamany palec, tak? I gdzieś wydawało się, że u stopy. Że wydawało się, że to się będzie szybciej goiło, natomiast trochę to trwało. Dwie bramki Krzysztofa Piątka. Ja bym się absolutnie nie zdziwił, że on będzie powołany do reprezentacji. Ja też się nie zdziwię. On wypłynął u Michała Probierza w Krakowie, wiadomo, ale powiedz mi, Boże, nie tylko dlatego, tylko... Mnie też sami denerwuje, że my się patrzymy na napastników, a nie strzelił. A znowu strzelił, a ten znowu nie strzelił. A nie, Boże, Dar, ale jest to... jakaś ocena sytuacji. Popatrzmy też na Krzysztofa jako piłkarza, który... przyjeżdżał na kadrę i co się wtedy działo? Czy był w takiej formie, czy był w takim klubie, czy był w innym klubie? Porządkujmy jedną rzecz, bo tutaj przerwałeś mnie w tym momencie. Przepraszam. Że nie ma problemu, ale uporządkujmy tylko to. Ja nie uważam, że tylko dlatego Michał Probierz może go powołać, bo jakby tak było, że tylko dlatego, że go zna z Krakowi, to by go powołał ostatnio, a zrezygnował z niego. Więc jakby to oddaje selekcjonerowi, że jest obiektywny. Natomiast jeśli chodzi o Piątka, ty też z nim robiłeś przyciszanie słowa o futbolu. I tu pytanie, jak ty oceniasz głowę Krzysztofa Piątka w tym, co się dzieje? Bo oczywiście, nie oceniajmy napastników tylko po tym, że nie strzela, ale to często czy Sebastian, czy koledzy jego z Eleven Sports powtarzali, to nie jest tak, że on nie strzela, bo nie ma sytuacji.
on nie strzela 100% sytuacji. I tak było w Salerno. On marnował setki. Mhm. Więc jak ty postrzegasz jego w ogóle głowę, odblokowanie jej być może teraz w tym przełamaniu? Wiesz co, myśmy się z Krzyśkiem w ogóle nie znali, spotkaliśmy się raz wcześniej w windzie w Amsterdamie w hotelu przed meczem Ligi Narodów. Pamiętam, że odbyliśmy 12-sekundową rozmowę w stylu hello Sir Alex, jak jest Sir Alex, okej. Nie, śmieję się. Także nie, myśmy się nie znali i pojechałem do niego ze swoją, nie wiem, czy żona, czy partnerką, już teraz nie pamiętam, spotkaliśmy się tam w okolicach jego apartamentu i mówisz, w sensie, jakim on jest człowiekiem w ogóle, tak? Zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Nie, jakim człowiekiem? Jak sobie poradzić z tym przełamaniem, to wiesz. Ale wiesz, napastnik ma coś takiego jak prawo serii. Teraz zdobył taką typową dla siebie bramkę, czyli wsadził gdzieś nogę po jakichś takich przebitkach, to co Krzysiek ma, bo gdzieś ta piłka zawsze mu spada tam, gdzie spadać powinna i to jest też charakter napastnika, że on się po prostu w tym miejscu znajduje i zdobywa bramki, tak jak Exposito w meczu Śląska-Wrocław i o to chodzi, tak, bo taka jest rola napastnika, pola karnego. Ta bramka pierwsza zdobyta po minięciu bramkarza z ostrego kąta i wydaje mi się, że nawet jak popatrzymy na to... Szukał gola, bo ewidentnie mógł tam komuś podać, mógł środkować. Ale nie była to łatwa pozycja i to jest druga sprawa, że jakbyśmy zobaczyli, ja nie jestem mocny w statystykach, ale nie wiem, kto jest najlepszym jokerem reprezentacji w ostatnim czasie, Fider? Czyli zawodnikiem, który... Na pewno Świder. Ale jokerem w takim sensie wchodzącym z ławki, tak? No tak. Świder czy... No nie wiem, Fider. Czy nie... Na logikę, wiesz, może jakbyś policzył, piątek, to... Tak, także gdzieś... Pamiętam też rozmowę z Czesławem Michniewiczem jeszcze przed powołaniami, że on też jakby oddawał Krzyśkowi to, że to jest zawodnik, który zawsze wypełnia zadania, które ma powierzone od trenera na boisku, realizuje je bardzo dobrze, sumiennie. Mecz w Rotterdamie z Holendrami, gdzie też wykonywał pracę nie zawodnika, który czeka właśnie w polu karnym na te piłki, tylko pracę w środku pola, chyba asysta do Zielińskiego, myślę, z tego co pamiętam, zagrywana gdzieś ze środkowej strefy boiska przy jednej z bramek dla reprezentacji Polski. Ofiarność, co też jest bardzo, bardzo istotne, więc wydaje mi się, że to jest taki... Nie? Nie zgadzasz się ze mną? Znaczy, ja mi się wydaje, że... A zobacz, sytuacja jest taka. Lewy jest po tej kontuzji... bez formy albo jest w słabszej formie i wszyscy to wiemy, że to jest piłkarz, który potrzebuje tego rytmu. On ten rytm jeszcze złapie. Pewnie jutro w Hamburgu z Szachtarem. Potem mają ligowe spotkanie z Barcelona. Chyba wy robicie, nie? Totalnie mi wyleciało z głowy. Teraz mieście raz. Więc i potem masz zgrupowanie, ale umówmy się, że Robert w tej chwili też nie jest takim zawodnikiem, nie jest. Któremu pod nogi spada wszystko, co ma wpaść, tak? No nie, ja się cieszę, tak, że w ogóle Świderski, o tym zawodniku mówimy. Świderski jest poza graniem. On jest tylko w treningu. Nie? No tak, no, ale zagra za Alaves. No, tak. ale jednak jest poza graniem, jest poza rytmem meczowym, tak? Czyli tak jakby go jednak w tym cyklu nie było. Milik, wiadomo. Ja jestem w stanie uwierzyć, że ta reprezentacja by nic nie straciła, jakby za Milika trener powołał piątka, bo Milik nie daje nic kompletnie tej reprezentacji. Poza tym to mówiłeś o tym, że pracowali razem, prawdziwe, tak. Pracowali razem z selekcjonerem, to też jest ważna sprawa, więc ja uważam, że ja zawsze Krzysztofa uważam, że widzę w reprezentacji, bo to jest piłkarz, który w tych meczach, w których występuje, jest zawsze w stanie mu ta piłka znaleźć się w takim miejscu, że on to zadanie wykona. Poza tym jest ten piłkarz na tyle też inteligentny, znaczy... taktycznie, że jakie będzie miał powierzone zadania przez trenera, on je wykona i jest bardziej przewidywalny moim zdaniem Krzysiek niż pozostali dwaj napastnicy. No pytanie, czy patrzymy na ostatni mecz z Ankaraguczu, gdzie była strzelanina 3-3 i dwa gole piątka, czy patrzymy na to, że 640 minut w tym sezonie to tylko dwa trafienia? I wcześniej też miesiące bez trafień. Pytanie, na co patrzymy? Teraz zamknę tę dyskusję głosowaniem. Wracam do tego, o czym mówiłem wcześniej. Nie patrzmy zawsze na to, co dzieje się w klubie w kontekście zawodnika, który przyjeżdża na reprezentację. Nie, no okej. Okay. A tych meczów akurat, Krzysiek, jeżeli chodzi o reprezentację... 27 meczów, 11 goli. Więcej pamiętam bardzo dobrych niż złych. Tak. A ten gol z Austrią, taki typowy piątkowy. Tak, gdzieś tam nogą, tak jakoś spadło i... No ja się cieszę, że w ogóle nie mówimy, bo... Tak, to jest teraz najważniejsze, taka... że się przełamał, bo my sobie te dyskutujemy o piątku w reprezentacji tak po prostu czysto publicystycznie, a prawda jest taka, że ta hierarchia napastników jest pewnie taka, że trzech piłkarzy przynajmniej przed nim się znajdzie, wydaje mi się, w tej kadrze obecnie. Lewandowski, Świderski, Buksa. Powiedziałem o Miliku, bo on nie daje nic reprezentacji i naprawdę żadnej różnicy mi nie robi to, czy w kadrze będzie Milik, czy powołany byłby teraz piątek, który trafił w lidze tureckiej, czy dajmy na to byłby jakiś skuteczny napastnik w Polsce, chociaż takich też za bardzo nie ma. No nie wiem, Filip Marciński jako napastnik, ale to... Polskim piłkarzem w Ekstraklasie?
Najskuteczniejszym polskim piłkarzem w Ekstraklasie, kto nie, jest? Dowik, właśnie. Dowik jest wiceliderem najskuteczniejszym. Tak. No. Więcej goli niż Isza. Ale wiecie, to też jest problem, jak nam coraz bardziej ubywa dziewiątek, że nie ma dziewiątek w polskiej lidze polskich piłkarzy. O Patryk Klimala przyszedł. Mówić. Słucham? Patryk Klimala przyszedł. No tak, Patryk Klimala przyszedł. Obrońców zobacz, bo w czołowych polskich klubach tak. No jest Artur Jędrzejczyk z takich, powiedzmy... O czym mówisz? No po czołowych polskich obrońcach. Czołowych polskich klubach, że też sobie mówią o napastnikach. No, nie wywołuj tego tematu, bo jeszcze on wróci w pewien sposób. A chciałem powiedzieć o Robercie Gumnym, że świetnie sobie poradził, wraca trochę do żywych, bo mecz Köln-Augsburg minął trzech zawodników, wyłożył asysta drugiego stopnia, więc wiadomo. Gdyby on grał po lewej stronie, a nie po prawej. No. A kurczę, on grywał czasami w młodzieżówce Lecha. Nawet pół lewego stopera grał kiedyś chyba u Sousa. Też. Ja nie mówię też. To też grywał na tak lewej stronie. Tak publicystycznie też rzucam na zasadzie, że też Gumny o sobie przypomina, bo jednak Augsburg to. On minął trzech zawodników, a była w tym meczu sytuacja, że jego minęło trzech zawodników? Tego nie widziałem. Widziałem po prostu wrzutki. Nie w tym samym momencie. Via Play, ale zawsze mówię, no ja się cieszę, jak Polacy gdzieś za granicą dają jakieś sygnały po prostu i nie tylko negatywne, nie tylko z Azji. Kończąc temat Krzysztofa Piątka, bardzo nas cieszy to przełamanie i teraz pytanie do was, publicystyczne, bo wiadomo, nic na siłę. Powołanie na mecz z Czechami i na mecz z Łotwą dla Krzysztofa Piątka, tak czy nie? Czy za wcześnie? Trzy razy tak. Dla mnie za wcześnie. Ale nie powołałbym na przykład Milika do reprezentacji. Okay. Już wolałbym trzech napastników. Powiem jak prezes Boniek, spokojnie. Okej, okay. No dobra, to mamy trzy różne głosy, bardzo ciekawe. A ja nie muszę oddawać głosu, bo zadawałem pytanie, więc tak od tego najbezpieczniej uciekam. Zawsze. Tak, Robert Lewandowski. Czy tam jest problem na linii Lewandowski-Czawi, czy to jest... Nie, wyolbrzymiona przypadek? Sytuacja z tym nieprzybiciem piątki, moim zdaniem. Robert idąc do autokaru, wszyscy piłkarze przybijali piątkę Szawiemu. Tam ewidentnie widać, że Roberta ktoś woła, chyba kontrola antydopingowa, coś takiego się wydarzyło. Oczywiście Robert Lewandowski zmieniony bodajże w 57 minucie już meczu. Słaby mecz Roberta, 12 kontaktów z piłką, 4 podania. Ale serwisu celne. Też nie miał specjalnie. Wiesz, ale Robert, Ferran, no, który go zmienił, a. też nic nie zagrał a. pozytywnego. I właśnie o to chodzi, Robert że... Robert bez serwisu, to wiesz... To... I jednocześnie cała Barcelona nie zagrała nic pozytywnego, bo tam się coś zaczęło dziać, jak na boisko wszedł Pedri. O, to jest właśnie ta sytuacja wyciągnięta też w mediach społecznościowych. La Liga to nawet wrzucała jako ekipę Barcelony, że wszyscy przywijają piątki Szawiemu i Robert się do kogoś odwraca, ktoś do niego podchodzi z papierami, jest to związane z kontrolą i Robert tej piątki Szawiemu nie przybił, ale myślę, że to jednak naprawdę wyolbrzymianie mocne. Nie róbmy z Roberta Lewandowskiego jakiejś primadonny, która się obraża, że trener go zdejmuje w czasie meczu, bo nie wiemy, jakie były ustalenia przed meczem. Tym bardziej, że Robert jest po kontuzji. Skupiłbym się na grze Barcelony, która była bardzo słaba, a jednak wygrali, wyciągnęli zwycięstwo. Bardzo ładne podanie Gündogana do Araujo. Najpozytywniejsza wiadomość dla Barcelony to, że wrócił Pedri, bo to jest piłkarz z innego świata. I to mnie smuci, że w momencie, kiedy Pedri wchodził na boisko, Robert z niego schodził. Bo jednak ta współpraca z Pedrim, każdego piłkarza w Barcelonie, to jest zupełnie inna ofensywna dyspozycja tego zespołu. No i możemy się tylko zastanawiać, kiedy przyjdzie znowu ten oddech Roberta w postaci goli. Teraz Liga Mistrzów, mecz w Hamburgu z Szachtarem, to na pewno będzie taka okazja, bo jednak też w Barcelonie coraz bardziej przewija się ten temat wyciągnięcia jak tylko się da w jakikolwiek sposób z Brazylii tego Vitora Roque, bardzo utalentowanego, który... W nowym roku już to się... No właśnie chcieliby go w styczniu wyciągnąć, ale Barcelona ma te problemy finansowe, te wszystkie i limity i tak dalej. Tak, wyciągnąć go to jedno, a zarejestrować to drugie. I myślę, że tam w Barcelonie by bardzo mocno na tego zawodnika od początku chcieli stawiać. Nie mówię, że Robert poszedłby odstawiony na boczny tor. Może by to nawet dobrze wpłynęło na lewego, że byłby trochę podrażniony. Ale Hiszpanie i hiszpańskie media, kibice, oni szybko się nudzą piłkarzami. Szybko te gwiazdy spadają z piedestału, więc przydałyby się bramki już teraz w Lidze Mistrzów. Myślę, że Harry Kane go trochę podgryza tam tymi hat-trickami. Ale Harry Kane jest wspaniały w Bayernie. Myślę, że nawet taki Real Madryt, który ma Bellingama, chciałby mieć też w tym momencie takiego Harry'ego Kane'a, bo Vinicius by wyglądał lepiej. Rodrigo, każdy piłkarz, który ma taką dziewiątkę jak Harry Kane, wygląda lepiej. To widać w Bayernie po Zane chociażby w tym sezonie, który jest znakomity. No dobrze, to w takim razie widzimy tutaj tabelę. Wielka Girona liderem. Tak jest. Pere Guardiola to jest naprawdę mocne działanie tego dyrektora, chyba najlepiej to tak ująć. Natomiast na koniec poprosiłem was, Dawida nie, bo nie był przewidziany na początku do tego programu, poprosiłem was
o listę piłkarzy, których wskazalibyście Michałowi Probierzowi do powołania, których nie było na pierwszym zgrupowaniu. I tu są dwie grafiki. Najpierw Bożydar Iwanow, poproszę. Ale to ja powiem, dlaczego nie umieściłem piątka, bo dla mnie to jest logiczne, że on będzie, więc dla mnie jest oczywiste powołanie. Okej, okay, to opowiedz o Węgowski, mówiliśmy, Bednarek, też wiadoma sprawa. I Augustyniak, bo mi się wydawało na początku sezonu, że to jest facet, który ma, skoro mówiliśmy o lidze hiszpańskiej, cojones, który ma prezencję, który ma agresję w swojej grze, który ma świetne wyprowadzenie, jeżeli chodzi też o to, że nam brakuje zawodników do budowania akcji ofensywnych, jeżeli gramy w trójce. Ja wiem, że on ostatnio był po kontuzji, nie był w jakiejś takiej specjalnie wybornej dyspozycji, ale żeby się coś działo, jak to zawsze w meczykach, to dałem też Rafała Augustyniaka tutaj w środku. Przy problemach naszych obrońców, tak? No bo też jeszcze nie wiemy, jaka będzie sytuacja Patryka Pedy, natomiast Rafał jest takim piłkarzem, mi się wydaje, że dlaczego nasza obrona wyglądała dobrze z Kamilem Glikiem, który miał pewnego rodzaju mankamenty, jeżeli chodzi o sposób grania w piłkę, ale co miał zawsze Kamil? I dzisiaj ta nasza cała trójka defensorów to nie są zawodnicy typu Salamon, typu Glik, typu nawet Augustyniak, a czasami potrzebujesz kogoś do tej defensywy, który też takimi swoimi cechami charakteru, siłą, agresją, fizycznością będzie w stanie dodać. Tym kluczem pójść nawet po prostu, czyli charaktery, to co mówił kapitan. Ale z tego co pamiętam Augustyniak raczej, no formą tak. No Michał właśnie, chyba się spotkał też. Dla mnie to nie jest środkowy obrońca typowy. Tak. Ale rozumiem tutaj, bo Żydar powiedzmy nie polemizuje. Stawiam do Twitterowi także. Ja poszedłem bardziej Samuel w moich wyborach, nie? Jeszcze poszedłem. Sebastian Chabyniak, proszę moja bardzo. Grafika pokazuje, grafikę. Że mi do głowy nie przyszedł żaden piłkarz. Nie pomyślałem o żadnym piłkarzu, ale chciałem kogoś którego bym widział w reprezentacji, ale tak teraz, naprawdę mi też do głowy żaden. Teraz myślę o Łęgowskim, bo szczerze mówiąc jakoś mi się ubzdurało, że on już był powołany na to pierwsze. Żeby nie było, kogo nowego powołać do kadry, nie tak, kogo nowego. Łęgowski, teraz mógłbym powiedzieć, że przyszedł mi do głowy, ale tak zastanawiałem się nad Bochniewiczem, ale jednocześnie widzę słabości tego piłkarza, słabości defensywy jego drużyny klubowej i wiecie, to znowu by było takie poszukiwanie po nazwiskach, bo facet gra w jakiejś europejskiej lidze i my go wpychamy do kadry na siłę. Dla mnie tak było kiedyś z Michałem Helikiem, bo uważam, że Michał Helik nie sprawdził się w reprezentacji Polski jako środkowy obrońca do pierwszego składu. Może trochę na minę go nawet wsadzał Paulo Sousa tak od początku, dając mu grać w pierwszym składzie, w pierwszych meczach. Tak, ta Anglia chociażby, ale nigdy mnie nie przekonywał Helik, nie przekonywał mnie w tej swojej krótkiej szansie, jaką dostał Paweł Bochniewicz, czy też jak patrzę na fragmenty szczególnie występów tego zawodnika w Holandii. No i tak poza tym nie miałem żadnego pomysłu na piłkarza, który z zagranicznej ligi mógłby trafić do reprezentacji Polski, który był niepowoływany, bo skupiałem się na piłkarzach z zagranicznych lig, którzy mogliby do tej kadry trafić. Bo mamy raczej grupę graczy, którzy aspirowali, a nagle są w gorszej formie. Dawid Kownacki jeszcze niedawno aspirował, a teraz to w Werderze nie gra, jak już gra, to chyba lepiej, żeby nie grał, bo tak to wygląda. I tak się odbijamy. Naprawdę beznadziejna jest sytuacja wielu polskich piłkarzy. To jest moment, w którym nawet jak o tej obronie rozmawiamy, to z jednej strony jestem przeciwny powołaniu Jana Bednarka, bo wiem, że on tej kadrze nigdy nic nie dał, a z drugiej strony myślę sobie, no Michał Probierz... Też coś tam dał, nie tak, że no nigdy tak, nic nie dał. W sensie dał, nic, no. Więcej nie dał niż dał. I sobie myślę, że z drugiej strony Michał Probierz z braku laku tego Bednarka musi też powołać, bo nam tych obrońców cholernie brakuje. Wiesz, dostał Bednarek taki strzał w ucho, bo był przecież tak, to w radzie drużyny na Mundialu, a teraz go w ogóle nie ma. Wydaje mi się, że no widzisz, no, pewnie nikt nie jest entuzjastą tego pomysłu, no, ale usiadłby Michał i powiedział, no panowie, no ale kogo? Bo właśnie o tym głupia sytuacja jest w ogóle, wiesz, bo masz ten mecz, który może o czymś zdecydować, ale jest to mało prawdopodobne. Potem masz mecz z Łotwą. Za chwilę musisz też szykować jednak pewnego rodzaju warianty. Ja wiem, że dopiero w marcu czekają nas mecze barażowe, ale ten proces treningowy znowu będzie krótki i ta praca jest faktycznie taka, no co masz zrobić, tak? Albo budujesz jakiś już koncept i tą piramidkę od dołu musisz ją zbudować, żeby to było stabilne, więc lepiej, żeby zagrali ci sami piłkarze. Wiesz, no teraz patrzysz na tego PD i co mają mówić zawodnicy, którzy grają w Serie A albo nawet w Eredivisie, albo nawet w Ekstraklasie. Ale mówisz, tych stoperów w Ekstraklasie, ilu mamy tych zawodników? Ja... Napastników mamy najlepszy strzelec Wdowik w Ekstraklasie. No weź, no z polskich piłkarzy. Tak. No, dziwnie to wygląda, prawda? No nie masz kogo, bo nawet patrząc po Lechu, to Szymczak Marfiński, no to bardziej Marfiński. Jeśli chodzi o obronę, to w Lechu nie. W Legii jest Jędrzejczyk, jeśli mówimy o stoperach, ale no to raczej też nie. W Rakowie nie ma nikogo. W Pogoni... No... Jestem świeżo po obserwacji obrony w składzie Kapłady,
Jędrzejczyk, Augustyniak w Tychach, tak? I muszę ci powiedzieć, że na żywo wyglądało to imponująco. Jędza też tam, wiesz. To zawsze potem mówię GKS Tychy, nie? Jeszcze ligowy zespół, no ale wiesz, to, ale to też dla taka obserwacja. Obrońca podał na dzień dobry i Kramer miał właściwie tam pasmisko przestrzeni. Ale nie ma, no to widzisz jak to jest. No wiesz, ten Bochniewicz to mnie martwi jedynie, że wiesz, gość gra w drugiej najgorszej defensywie Holandii. Tylko Herakles Almelo ma więcej straconych goli. No i jednak... No ma tę lewą nogę, tak? To jest jakiś, powiedzmy... Ale Marcin Kamiński przez lata miał lewą nogę. Zawsze się mówił Kamiński, lewa noga. Wziął go na Wałka, wystawił w swoim debiucie przeciwko Słowacji. No to ci Słowacy Kamińskiego przedstawiali. Dobra, ale co nas obchodzi lewa noga, jak jest Kiwior do gry? No powiedzmy, że zawsze jest... Ale Kiwior też nie będzie zyskiwał na wartości takiej typowo pod mecz o stawkę, jeżeli nie będzie grał w tym Arsenalu, więc to też jest dla mnie, wiesz, dzisiaj on jest jakby pewniakiem, bo gra zawsze, tak? W pierwszym składzie reprezentacji Polski od dłuższego czasu, bo od Santosza pewnie przez te dwa mecze Michała Probierza, ale wiesz, odpadnie z tego pucharu ligi. I zobacz, ale tylko, że u Michiewicza grał jeszcze będąc specy, nie? Tak, no tak, tak, właśnie, tak. To była trochę inna sytuacja, więc za chwilę wyjdziesz co? Z Kędziorą, który jest prawym obrońcą i z Pedą, który jest Serie C i z Kiwiorem, który nie gra w Arsenalu na mecz barażowy w marcu przeciwko... Straszne to jest, słuchajcie. Jak to się poukłada, to wiesz. Mamy trzy miejsca w środku obrony, powiedzmy, do zajęcia i nie mamy jednego gościa, którego byśmy byli pewni. Może jednego. To jest problem, no, że właśnie chcemy szukać trzech. No. I może problemem jest to, że za często te zmiany następowały. Może to, co Bożydar mówi, trzeba sobie też zbudować jakieś. Czy za często zmiany? Okay. Z drugiej strony ja pamiętam kadrę z obrony Bednarek-Kiwior, jeśli mówimy o stoperach stricte. Mm-hmm. No i trzech meczów. No i to nie funkcjonowało najlepiej. No nie funkcjonowało. To był inny duet, tak. Wiesz, no bo na przykład Kędziora zbudował się meczem z Niemcami, potem meczem z Mołdawią się wypisał. No, Salamon się zbudował meczem z Albanią, to się sam wypisał. Dawidowicz pewnie byłby teraz budowany, no to też się trochę sam... Tak, a trudno stawiać na Dawidowicza, jak ty masz niepewny, że on za chwilę znowu ci wyleci. No i to ciężko jest patrzeć na to, jak pokazywał Samuel jakby tę statystykę, kalendarz, jego nieobecności. I teraz będziesz budował reprezentację Polski na obrońcy, którego więcej nie ma niż jest. Ja tu się zawsze śmiałem, mówię, zobacz, ile ma meczów w reprezentacji. Znaczy, trochę to wiesz, co, jak tak mówimy, to z Piątkowskiego mi tu też wjeżdża, bo ile razy gdzieś było blisko, czy miał być sądowany, czy nawet było... On niech zacznie grać w piłkę. To jest prawda, ale wiesz, była ta sprawa na przykład z szeroką listą Fernando Santosa, gdzie się klub jego pochwalił, że będzie. No nie był. I w te też, a też jest to zawodnik, który no... Bednarek ci wejdzie, w każdym systemie ci zagra, tak? Pytanie jak? No właśnie. Zagra. Sam bym to chciał wiedzieć, Stefan. To nie ta sprawa. No. Smutny jest ten program dzisiaj. Ja bardzo Dlaczego? Smutny, właśnie tak. Bo wpadłem. W sensie wątki są smutne, ale wpadli my jesteśmy weseli. Wpadli inni w Indonezji niestety, od tego zaczęliśmy. Panowie, bardzo smutny kończy ten program. Bardzo dziękuję za... My dziękujemy. Będącemu w dobrej formie dzisiaj. Krok przed wszystkimi, Bożydar Iwanow. Czego krok przed wszystkimi? No bo byłeś taki punktujący na przykład, że w specji. 5:30 wstałem, to dlatego. O, to się szanuje. A zaraz na Ligę Mistrzów, tak? Hamburg. Hamburg. Szachtar, tak? Szachtar Barcelona. No dobrze, będziemy oglądać. Artur Rutko, rezerwowy. No. Poznał mnie ostatnio, tak się spojrzał na mnie. Tak. Byłem u niego przed meczem w hotelu Lecha Poznań, przed meczem o Super Puchar Polski z Rakowem i on w tym meczu, jak pamiętasz, bronił. Tak. Tak? Bronił czy nie bronił? Chyba nie. Bednarek chyba tam. Ale tak? W tym nie. W tym jak zaraz jak przyszedł. Mówisz, to tak, ale wydaje mi się, że Rutko bronił z Karabachem, okay. Bednarek chyba w pucharze, a Rutko na rewanż. Ale to też nie jestem pewien. Ale... Nie, może masz rację, Bednarek bronił. Tak. Legenda Lecha. Nie no, jak ja usłyszałem, że Artur Rutko jest w Szachtarze, to mówię ty. No, ja też tak patrzę, czy to na pewno ten, czy to nie. Ale wiesz, pracował chłopak indywidualnie. Dzieje się coś bramkarzem i taki gość wchodzi na przykład na Mądrzyk przeciwko Barcelonie w Lidze Mistrzów. A Piotr Rutkowski mówi, że on ma 9 występów po Lidze Mistrzów Barwach Dynama Kijów. I to był aspekt do tego. To jest ciekawa historia. Nie? Bardziej nas interesuje ten jeden w eliminacjach w Lechu Poznań. Nie uważam, żeby ten program był chaotyczny. Myślę, że dużo spraw uporządkowaliśmy, ale że padnie to nazwisko Rutko, Rutkowski, alkohol, wcześniej słowo, to jest. Wpadłem. Wpadłeś, dokładnie. Dawid Dobrasz, Meczyki. Dziękuję. Do jutra. Sebastian Habiniak, Eleven. Dzięki bardzo. Bożydar Iwanow, jutro Polsat Sport Premium, jeden mecz, nasze studio od godziny... Szybko. Od 18. 18. Od 18. Potem jest studio w Polsacie Sport Extra, takie do tego meczu głównego. To jutro redakcyjnie sobie obejrzymy, z tego co wiem. Tak, mecze główne mamy następujące. Milan PSG i Arsenal Sevilla. Oglądamy, panie Bożydarze. A ja 18:45 są też fajne mecze, bo jest Shakhtar Barcelona
jest mecz Dortmund-Newcastle czy Newcastle-Dortmund? W każdym razie pomiędzy tymi zespołami, a następnego dnia w środę jest mecz pomiędzy Napoli a Unionem B. I Real Madrid Braga. Też mamy tam swoich ludzi w Mediolanie i w Neapolu. Zachęciłeś jak mówi Tomek Hajto, wcale nie lecę tam, gdzie jest najcieplej. To nie jest prawda, co powtarza za program. Zachęciłeś mnie, ale ja jutro postawię chyba na Puchar Polski Wisła Kraków, Polonia, Warszawa. To też na naszej antenie. Wiem, no właśnie. Co zrobić, no. Lakowanie się zrobiło, ale jakiś nie program o pierwszej lidze zrobić. Znowu, nie? Zrobimy jakiś program. Ale nie ma o czym tam mówić. Nie, no jest o czym mówić. Zrobimy. W każdym razie zapraszam was wszystkich serdecznie na Piłkarski Flash, który jest na naszym kanale od samego rana, od Samiuszkiego. Przełamał się piątek. Czy Kane pobije Lewego i wiadomo, że Diasz prosi o uwolnienie, błaga o uwolnienie taty. Tak to wygląda, ale w tym naszym formacie 11-minutowym w tym przypadku dowiecie się wszystkiego tak naprawdę z weekendu, więc zapraszamy. No i co? Żegnamy się już tak po raz trzeci. Dawid uśmiechnięty szeroko. Siłownię jeszcze zrobisz, spokojnie. Dziękuję. Siłownię? A właśnie, Habi, co swoją siłownią? Idzie, dobrze idzie. Tak? Ale tak, gdzie? Dzisiaj też byłeś kiedyś, czy nie? No, oczywiście, chodzę. Wiesz, znasz ten kawałek, ktoś kupił. Chodzę, słuchaj, cholera, pół roku temu kupiłem kardę na siłownię, nic, chyba w końcu chodzę. Chodzę i niedługo zacznę ćwiczyć. Tak? Jest dobrze. Jest dobrze. Do widzenia.